Szanowni Państwo, w imieniu redakcji Teologii Politycznej mam zaszczyt powitać Państwa na debacie online pod tytułem Śląsk, co tu powstanie? W tym tygodniu ukazał się 279 numer tygodnika Teologia Polityczna co tydzień pod tym samym tytułem. Dzisiejszego wieczoru chcemy kontynuować zapoczątkowany w tygodniku temat powstań śląskich w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą trzeciego z nich. Wspólnie z naszymi gośćmi zastanowimy się, jak możemy dziś czytać tę niezwykłą, potrójną historię powstańczą, jaki był Śląsk za czasów plebiscytu i powstań, a jaki stał się w przyszłości. O tych wydarzeniach będziemy rozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi, wybitnymi znawcami historii Polski i specjalistami badającymi zagadnienia śląskiej tożsamości. Są dzisiaj z nami dr Krzysztof Jabłonka, historyk, autor książki 100 polskich bitew na lądzie i morzu i w powietrzu. I powietrzu. Dodam, nie jestem specjalistą od spraw stosunków na Śląsku, ale interesowałem się bardzo innymi plebiscytami, które się w Europie rozegrały, jak i tym, który się na południu Polski nie rozegrał. To tak małe wyjaśnienie. Dobrze, do tego wrócimy na pewno. Jest też z nami profesor Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry. Witamy też pana Józefa Krzyka, historyka, dziennikarza, autora książki Korfanty, silna bestia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Oraz witamy też serdecznie pana profesora Pawła Stachowiaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam panów serdecznie. Dzień dobry państwu. W tym miejscu chciałabym też podziękować tym, dzięki którym nasze spotkanie jest możliwe, przede wszystkim darczyńcom i czytelnikom Teologii Politycznej, a także ekipie Blog Pressu, dzięki której odbywa się transmisja na żywo, a także Muzeum Historii Polski, które dofinansowuje to spotkanie w ramach programu Patriotyzm Jutro. Jeszcze na wstępie warto wspomnieć o jednej kwestii. To jest informacja szczególnie dla widzów, którzy łączą się teraz z nami. W trakcie debaty będzie trwał konkurs. Zachęcam do zadawania w komentarzach na YouTubie pytań do naszych prelegentów. Z zaproponowanych pytań nasza redakcja wyłoni te, które zostaną zadane podczas na koniec naszej dzisiejszej dyskusji. Komisja wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody książkowe, takie jak na przykład książka Pawła Ukielskiego czy Marka Cichockiego, a także może to się okazać jakiś zupełnie inny tytuł z naszej księgarni, także zachęcamy. Szczegółowy regulamin tego konkursu dostępny jest na stronie wydarzenia na Facebooku, na stronie Teologii Politycznej, jak również w opisie naszej debaty na YouTubie. Zatem jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań. A teraz myślę, że dotrwaliśmy w końcu do momentu, w którym możemy przejść do właściwej części naszego spotkania, czyli do powstań śląskich, które są niezwykłą opowieścią o dążeniu odrodzonego państwa, nie tylko do pewnej wizji i realizacji własnego interesu, ale są także wielopoziomową historią o takiej próbie uchwycenia momentu dziejowego, przegnięcia we własne tryby nowoczesności, a także pewnym rozszerzeniem własnego mitu o ten mniej obecny, czyli mit robotniczy. 100 lat temu Polska w warunkach zmagań na tak wielu frontach wywalczyła obecność na Śląsku i wprzęgła tę ziemię w orbitę odrodzonego państwa. Pierwsze pytanie będę chciała skierować do pana doktora Krzysztofa Jabłonki. Tak, słucham. Niezwykłym rysem trzeciego powstania śląskiego, jednego z nielicznych zwycięskich w polskiej historii, jest fakt, że zdecydowano się na nie po przegranym plebiscycie, gdy wydawało się, że sprawa polska jest przegrana. Tymczasem to nie tylko
tak rozsierdziło nastroje, ale wręcz zachęciło do walki zbrojnej. Z czego wynikał ten zapał? I może od razu zadam drugie pytanie. Dlaczego oprócz powodu tak narzucającego się już w poprzednim zdaniu, czyli zwycięstwa powstania, warto o nim pamiętać oraz jak sytuuje się ono na tle innych podobnych poruszeń europejskich z tamtego czasu? No, tu są od razu na wstępie dwie kwestie, jedno z nielicznych. Ja przypominam sobie definicję z jednej z klasówek z czasów, kiedy byłem nauczycielem w stanie wojennych i dziewczynka napisała, że polskie zrywy, polskie powstania to są takie zrywy, które muszą być krwawe i skończyć się klęską. Jeśli się skończy zwycięstwem, to po prostu nie jest powstaniem. Otóż przypomnę, wygraliśmy powstanie za Napoleona, powstanie galicyjskie, czyli poniatowskie. Również zryw od 1918 roku też był zwycięski. No i mieliśmy jeszcze parę remisów. Ostatecznie bilans nie jest aż taki zły. Moim zdaniem jest pół na pół w tych naszych zrywach. A specyfiką powstań śląskich jest błyskawiczne uczenie się zarówno Ślązaków, jak i tych, którzy wsparli Śląsk, czyli rząd polski, Wojsko Polskie, ale i patrioci polscy, którzy z każdego powstania wypadali coraz lepiej. Pierwsze było zdecydowanie przegrane, to było wokół Mysłowic, było spontaniczne zresztą na skutek rozstrzelania do protestujących, co zawsze jest bardzo rozogniającą sprawą. I tu nad tym specjalnie dyskutować nie trzeba. Zresztą jak ktoś zauważył, dobrze, że się szybko skończyło, bo nie było za dużo ofiar. Drugie było remisem klasycznym. Niemcy musieli rozwiązać swoją słynną Sicherkę, czyli Sicherheitspolizei, czyli SIPO. I w to miejsce powstało APO. APO miało tą różnicę, że się składało w połowie z Polaków, w połowie z Niemców i że Polacy świetnie dzięki temu kontrolowali już Niemców. Trzecie powstanie dlatego było zwycięskie, że od razu założono, że będzie. Polacy wiedzieli, że plebiscyt jakby nie liczył, nie będzie całkowicie pozytywny. Problem był, jak zostanie potraktowane, jak zostaną potraktowane wyniki plebiscytu. Otóż one mogły być potraktowane na trzy sposoby. Globalne, czyli kto wygrał więcej 51,5%, proszę bardzo, dostaje cały Śląsk. I tak chcieli Niemcy i wspierali ich w tym Brytyjczycy. Brytyjczycy liczący na reparacje ze Śląska, no w obrębie reparacje płaciłyby Niemcy, przecież nie Polska. Aczkolwiek potem niektóre zobowiązania Polska musiała wziąć. Dalej, drugie, dzielenie według powiatów, czyli w jakimś powiecie jest większość, to cały powiat idzie, mniejszość się nie liczy. A trzeci, gminami, co mieliśmy zagwarantowane w traktacie wersalskim, było najkorzystniejsze, bo w tej sytuacji decydowały niewielkie gminy, gdzie w zasadzie widać było, kogo jest więcej. I ta granica powinna tak przebiegać, żeby po obu stronach mniej więcej tyle samo zostało ludności przeciwnej. To był jakby główny wskaźnik dla tych, którzy dzielili Śląsk. I w tej materii powstanie jest o tyle zwycięskie, że skończyło się zwycięskim werdyktem dla Polski. No może nie takim, jakbyśmy chcieli, ale to był optymalny. Już wiadomo było, że więcej nie wyszarpniemy z prostego powodu. Miasta były niemieckie. Miasta były zakładane czy rozwijane, bo istniały przecież i za piastów śląskich w okresie wielkiego rozwoju przemysłowego Prus. Jeszcze nie całych Niemiec, ale Prus. I w tej sytuacji oczywiście Prusacy byli nawożeni do tych ziem. Postulat Polski, który się na nas bardzo zemścił, tutaj niestety chyba Eugeniusz Romer troszeczkę nam skrewił, że przyjadą Polacy z Nadrenii i zagłosują, okazał się być przeciwskuteczny. Większość nadreńskich Ślązaków urodziła się na Śląsku właśnie po przywiezieniu ich rodziców, więc oni byli tacymi wtórnymi emigrantami. Najpierw przyjechali na Śląsk z zewnątrz ich rodzice, oni się tu urodzili i wyjechali do, powiedzmy, swoich rodzin w innych obszarach Niemiec. Druga rzecz, Niemcy nie spodziewali się aż takiego zorganizowania Polaków. Pamiętajmy, trzecie powstanie jest świetnie zorganizowane. Tam naprawdę wszystko działa jak, no nie powiem w szwajcarskim zegarku, ale na pewno najbardziej precyzyjnie. I mimo, że ponosimy klęskę pod, czy na Górze Świętej Anny, no bitwa jest pod górą, pod Świętą Anną raczej, to wychodzimy zwycięsko w tym sensie, że to Niemcy naruszyli wszelkie możliwe ustawy
I ostatecznie daliśmy argumenty komisji plebiscytowej, międzynarodowej, w której w końcu uaktywnili się Francuzi. Tutaj trzeba dodać, nie wiem, czy specjaliści są lepsi ode mnie, że to Francuzi nam powiedzieli, róbcie powstanie, bo wam grozi, że dostaniecie pszczynę z rybniskiem i na tym się skończy, bo takie były początkowo plany. I druga rzecz, akcja dyplomatyczna wokół tego była niezwykle rozwinięta i Polacy bardzo dobrze się skoncentrowali. Francuzi byli i tak po naszej stronie, bo im zależało na silnej Polsce, no bo się Rosja wykruszyła, a ktoś musiał Niemców trzymać w kleszczach. I to był ich interes również. Le Honde, który był przewodniczącym Komisji Polskiej w czasie Kongresu Paryskiego, a potem Traktatu Wersalskiego, no został bardzo źle potraktowany przez Lloyda George'a i z jego propozycji wyrwano nam Gdańsk, no wyrwano chociażby wtedy, czy też wmówiono nam właśnie konieczność plebiscytu na Śląsku. On już mógł być w traktacie podzielony w zasadzie. No i oczywiście plebiscyty Warmia, Mazury i Powiśle. Odebrano nawet linię kolejową Piła i coś tam jeszcze, skrawki Kaszubszczyzny. A zatem no miał powód osobisty, żeby tutaj wreszcie pokazać swoją rolę i to zrobił. I rzeczywiście Francja się tu zachowała elegancko. Natomiast cały wysiłek naszej dyplomacji poszedł, żeby przeciągnąć Włochów. Włosi byli trzecim, trochę zakłopotanym kołem wozu. Oni nie bardzo wiedzieli, jak się tu zachować. Początkowo byli zawsze po stronie brytyjskiej, no ale i Włosi zostali dość źle potraktowani przy tych traktatach okołowersalskich. Motyw był prosty. W pewnym momencie Włosi przechodzą na naszą stronę i oni zadecydują też w komisji. No to będzie jeszcze po strzelaninie, jeszcze przecież myśmy 17 Włochów ubili gdzieś tam na południu Górnego Śląska, którzy tam do tej pory grób mają. I w tym momencie Włosi są jakby stronnikami rozwiązania pozytywnego dla Polski. Było jeszcze dwóch arbitrów zewnętrznych do tej piątki, powiedzmy, no dwóch spornych, dwa sporne kraje, trzy sojusznicze. Mianowicie dokoptowano przedstawiciela Czechosłowacji, no bo Słowacja w tym czasie nie tworzy oddzielnego państwa, i Watykanu. Watykan nawet nie był państwem, ale był potęgą duchową. I Achilles Ratti, nuncjusz w odrodzonej Rzeczpospolitej, pojechał tam. I ten bardzo silnie zaakcentował katolickość Śląska. I wytłumaczył Włochom, po włosku oczywiście, że mają wesprzeć Polaków jako katolików przeciwko prusko-ewangelickiemu państwu w sumie. Chociaż katolicy niemieccy też nas dość zdrowo uciskali. Biskup Bertram był po prostu wrogiem Polaków. I to spowodowało ostatecznie, że no powstała tak zwana w dyplomacji masa krytyczna, czyli tak pozytywnego nastawienia do strony polskiej, że postanowiono po pierwsze Niemców ukarać za łamanie i rozejmów, bo tam kilka wchodziło w grę, jak i za pewne no, wykręty, no właśnie to przekupywanie czy przywożenie ludzi na koszt państwa i tak dalej. No, mieli do tego poniekąd prawo, acz nadużycie tego prawa było ewidentne i postanowiono to zredukować. No i ostateczny werdykt był taki, że większość Śląska musi się dostać Niemcom, bo większość w plebiscycie była po ich stronie, aczkolwiek niezbyt duża, 59-41 lub 55-45, jak w gminach. W związku z tym no, można było pół na pół podzielić, no ale trzeba było te miasta zostawić Niemcom, ale wszystko, co było kopalnią, hutą i czymś tam jeszcze, no prawie 3/4 do 5/6, dostało się odrodzonej Rzeczpospolitej. I tu odegrało gigantyczną rolę. Myśmy mieli przemysł i z tego przemysłu mogliśmy budować następny przemysł. No, największym naszym przedsięwzięciem magistrala, która węgiel polski prosto wiozła do Gdyni i Gdynia się rozwijała, Śląsk się rozwijał, no i Brytyjczycy wygrali tam potężny strajk, zresztą sterowany z zewnątrz w dużej mierze. I to spowodowało no, dynamikę pierwszych dni niepodległości. Tu zostałem od razu wywołany do rzeczy, na której się najbardziej przygotowałem, aczkolwiek trzeba będzie ją potraktować marginalnie. W owym czasie rozegrało się w Europie, czy zostało zarządzonych 12 plebiscytów. To jest całe mnóstwo. Z tego 7 wokół Niemiec, 2 Austrii, na granicach Austrii i 3 na granicach Czechosłowacji i Polski. Ja króciutko tylko przypomnę, w 1864 roku
Prusy i Austria odbierają Danii Szlezwik. W 66 Prusacy Austriakom zabierają tenże Szlezwik. Robią tam plebiscyt właśnie, czy chcą być tu, czy tam. No było jasne, że w Cesarstwie Niemieckim. I wreszcie w przyszłym. I wreszcie teraz też zrobiono plebiscyt, ale dwustrefowy. Odbył się on 10 lutego i 10 marca. O ile w pierwszej strefie wygrali zdecydowanie Duńczycy, Rzesza była słaba, to już tutaj widać, że raptem minął miesiąc, a Duńczycy przegrali w dużej mierze, choć nie we wszystkich okręgach, właśnie tam liczono gminami południowy Szlezwik. I ten został się przy Niemczech. Do dzisiaj mamy prowincję Szlezwik-Holsztyn, aczkolwiek większość Szlezwika jest Danii. Dalej, następny plebiscyt wypadnie nam już, jeszcze jest plebiscyt belgijski, który przesądził o przyłączeniu Eupen i Malmedy do Belgii. To jest obszar spornych kopalń i złóż, które ostatecznie Belgowie najpierw okupowali, potem tak przeprowadzili plebiscyt, że go oczywiście wygrali. Wreszcie trzeci plebiscyt nam wypadnie na obszarze, chronologicznie licząc, będzie to już lipiec, 11 lipca, na Warmii, Mazurach i Powiślu. Przypomnę, Powiśle to są okolice Kwidzyna. I ten plebiscyt został całkowicie przez stronę polską przegrany. Myśmy po prostu nie dali rady. Dużo można by o tym mówić. No, podstawowy szwindel, jaki Niemcy zastosowali, że dali ludności do głosowania nie pomiędzy Niemcami a Polską, tylko Prusy Wschodnie były. A Prusy Wschodnie to tak jakby głosować między Prusami Wschodnimi a Warmią i Mazurami. No my po swojemu, oni po swojemu ten sam teren nazywają. I to było już, tego się polska strona w ogóle nie spodziewała i ogromna agitacja kleru ewangelickiego. No i przy tym ośmieszanie Polaków, że chcesz mieć wszy w domu, głosuj za Polską i tym podobne. No to pięknie na zamku w Olsztynie można sobie to jeszcze do dzisiaj obejrzeć. A więc było tego sporo. Nasi warmiacy stanęli murem, to byli katolicy, no ale oddzielała ich dość duża przestrzeń. Ostatecznie dostało nam się 7 gmin, no właśnie dzięki temu liczeniu gminami. No i wreszcie przyszedł czas na Górny Śląsk. I tu przypomnę o tak zwanym szalonym tygodniu. Różnie go nazywają, lub Wielkim Tygodniu, który nie był oczywiście Wielkanocą. Mianowicie 17 marca. Sejm, no niemal pracując dzień i noc, uchwala nam konstytucję. Ta konstytucja niestety od początku jest ułomna, bo jest pod presją właśnie plebiscytu, ponieważ Niemcy głosili, że ten sezon sztat to nawet konstytucji nie ma, co dopiero się nie utrzyma. 18 zawieramy pokój z Rosją sowiecką i sowiecką Ukrainą w cudzysłowie. Otóż ten z kolei pokój był ogromnie ważny, ale był spóźniony co najmniej o miesiąc. Nagłośnienie tego faktu już było właściwie niemożliwe. Można było tylko krzyczeć w prasie, ale skutki tego nie przełożyły się na nastawienie dużej części tak zwanych wachliwych Ślązakowców czy Szlesjenów, którzy no, nie bardzo wiedzieli. No, czuli się Polakami, ale mówią, no wiesz, w Niemczech lepiej i tak dalej. I tych niestety już się nie udało przekonać tym zawartym pokojem. A 19, czyli w sobotę, to jest czwartek, piątek, sobota, jeszcze się zebrało prezydium bodajże naszego parlamentu i potwierdziło przyszłą autonomię dla Śląska. Co też miało znaczenie, żeby się Ślązacy nie czuli, to był jeden z argumentów propagandy, nie czuli ograbieni, że do biednej Polski idziecie, teraz Polska wywiezie wam cały węgiel, a wy zostaniecie oczywiście, najwyżej zboże będzie u was tańsze. I te 3 dni były no, gigantycznym wysiłkiem państwa polskiego. Stanęliśmy do plebiscytu bardzo odważnie. Był tam jeszcze jeden przekręt, o którym trzeba wspomnieć, mianowicie kompletnie niepotrzebnie i nie mogliśmy tego nawet oprotestować. Dołączono 2 powiaty na zachodzie, które były w dużej mierze w całości niemieckie i do których Polacy w ogóle nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń, no po to, żeby zwiększyć ilość głosów niemieckich. Jak się to odejmie, no to Niemcom automatycznie spadają tam procenty. No ale i dopiero próba podzielenia powiatami, czyli złamanie traktatu i protest Polski, że mają być liczone gminy, żeby właśnie te powiaty niemieckie nie odgrywały roli, spowodował przygotowanie do powstania. I wtedy postanowiliśmy już nie odpuścić. Tu jest jeszcze jedna rzecz w tle.
myśmy w straszny sposób przegrali sprawę Zaolzia, Spisza i Orawy. No Spisz i Orawa były jeszcze takie bardzo, jak to mówią, narodowo śpiące, aczkolwiek Gwara Góralska tam do dzisiaj kwitnie. Natomiast Śląsk Cieszyński był niezwykle już rozwinięty świadomościowo, no i oczywiście ekonomicznie. I tu zostaliśmy po prostu oszukani. I Polacy się bali, że znowu nas oszukają i znowu ta komisja coś tam zadziała, tak że nagle wyskoczy jak diabeł z pudełka podział, który no i tak by było. Ale na szczęście Le Ronde i Gratier no, połapali się i mówią, Polacy, chwytajcie za broń. Gdyby Niemcy choć trochę szanowali Polaków, to by wiedzieli, że na 3 maja mają murowaną niespodziankę. No ale oni się nie znali na naszym kalendarzu i z 2 na 3 zerwało się powstanie, które natychmiast odcięło Śląsk od Rzeszy i zaczęło cernować miasta, czyli otaczać je i zostawiać Niemców w tych miastach. Nie, oni się tam sami rządzą, ale żeby nie wychodzili z nich jak muchy z pudełka. I w ten sposób odniesiono ogromny propagandowy sukces i od razu przekładano sukcesy militarne na sukcesy dyplomatyczne. Bardzo szybko działała ta przekładnia. Tutaj się sprawdził Korfanty. No jego największa rola jest to, że wyhamował powstanie wtedy, gdy trzeba było, że nie wolno było tu przesadzać, bo wcale i nas Międzynarodowa Komisja ukaże za nieposłuszeństwo. Pamiętajmy, 22 do 25 tysięcy zjechało wojska. I myśmy często prowokowali sytuację, Niemcy się włączali, a Francuzi strzelali w Niemców. Włosi próbowali do nas, ale ciężko oberwali, a Brytyjczyków to już w ogóle nie obchodziło. Taki znamienny prognostyk, o ile Francuzi i Włosi wysłali szefów swoich wojsk rozjemczych w randze generała, to Brytyjczycy przysłali pułkownika Percevala, zresztą z jakimiś tam niemieckimi korzeniami, co już w ogóle było dowodem, że ich to praktycznie nie interesuje. Myśmy to wykorzystali, że już spadło zainteresowanie Wielkiej Brytanii i oni sobie w pewnym momencie już odpuścili i Francuzi w zasadzie z Włochami rzecz dokończyli. No i tak 20 czerwca 1922 roku Wojska Polskie wkroczyło na Górny Śląsk, łącząc je w Rzeczpospolitą. Dziękuję panie doktorze za tę obfitą garść wiedzy na początek i zarysowanie charakterystyki. Przepraszam, jeśli za dużo. Akurat. Teraz chciałabym przejść do takich zagadnień ściśle związanych z polską i śląską tożsamością i zapytać pana profesora Pawła Stachowiaka, na czym polegała śląskość ówczesnej polskości z czasów plebiscytu i powstań i na ile te tożsamości etniczne nakładały się tam na sympatie polityczne? Wiemy, że niejaki Hans Bellmer, słynny niemiecki surrealista, urodził się w Katowicach i uciekł z Polski nie z powodów narodowościowych, ale dlatego, że był czynnym komunistą. Potem będę chciała jeszcze zapytać o tamtejsze rozumienie patriotyzmu, tak zupełnie innego niż chociażby ten na kresach, ale teraz właśnie o tę śląskość polskości. Tak, pani redaktor, może ograniczymy się właśnie do tego problemu teraz. Czym była śląskość, czym była polskość, czym była niemieckość, generalnie czym była tożsamość narodowa na Śląsku? I to nie tylko może w okresie powstań, bo to byłoby, myślę, trochę wyrwaniem tej kwestii z kontekstu, ale przynajmniej od momentu, kiedy zaczyna się rodzić, nie tylko zresztą na Śląsku, nowe postrzeganie i nowe rozumienie pojęcia narodu. Tu, zanim zresztą przejdę do tej kwestii, to po pierwsze chciałbym oczywiście podziękować teologii politycznej za zaproszenie, ale też powiedzieć przy okazji, że ja nie jestem specjalistą od kwestii śląskich. Ostatnimi czasy troszkę się w nie zaangażowałem za sprawą dyskusji takiej bardziej publicystycznej z znanym pisarzem Szczepanem Twardochem. W związku z tym, no, stojąc w obliczu takich znawców problematyki, jak na przykład profesor Kaczmarek, no to mam świadomość, jak to dzisiejsza młodzież mówi, jakbym wbił na cudzą imprezę. No ale będę się starał w zakresie moich zainteresowań, takich naukowych zainteresowań, które dotyczą pamięci historycznej, kwestii tożsamości, polityki historycznej, no odnieść się też do spraw, o których dziś mówimy. A więc tożsamość narodowa. Znaczy, pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, to jest to, że pojęcie narodu to nie jest pojęcie, które ma ustalone znaczenie,
i że jest to pojęcie, które w historii przynajmniej ostatnie 200 lat zmieniało swoją definicję. Szlachcic z dawnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej mówił o sobie, że ja jestem gente utenus albo gente lituanus nazione polonus. To była ta polskość mickiewiczowska, Litwo, ojczyzna moja, litewskość, rusińskość, żydowskość, ormiańskość i tak dalej, i tak dalej, rozumiane jako pewnego rodzaju zabarwienie polskości, polskości, która jest czymś na kształt takiej tożsamości kulturowej, ale nie tożsamości etnicznej. To tak w największym skrócie, tożsamość narodowa wtedy, przed epoką romantyzmu, była bardzo mocno związana z przynależnością państwową, z byciem poddanym konkretnego władcy. Natomiast kwestie, które dziś decydują o tożsamości narodowej, czyli kwestie etniczne, były zupełnie na dalszym planie. W tym kontekście no to mickiewiczowskie Litwo, ojczyzno moja jest tutaj zupełnie zrozumiałe. Trzeba patrzeć na to zdanie, na ten słynny fragment pana Tadeusza, po prostu w kontekście ówczesnego rozumienia narodu. Ale w XIX wieku, i to pod wpływem idei romantycznych, dzieją się rzeczy, które prowadzą do tego, że pojęcie narodu zaczyna przybierać charakter etniczny. To oczywiście szczególnie w naszej części Europy, czyli w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, na Zachodzie tak się nie dzieje. Naród zaczyna być pojmowany jako wspólnota języka, wspólnota obyczaju, wspólnota historii, ale także, a w niektórych przypadkach przede wszystkim wspólnota krwi. Dzisiaj powiedzielibyśmy wspólnota genów. Tożsamości lokalne, które niegdyś były bardzo ważne i które były niezwykle istotne, zaczynają być powoli przykrywane poprzez tożsamość wyobrażoną, możemy nawet powiedzieć, że często skonstruowaną, tożsamość na poziomie wyższym, która łączy różne grupy, warstwy i stany społeczne w jedność ze względu na tą wspólnotę krwi, wspólnotę pochodzenia. I to jest proces, który dzieje się, proces tak zwanego przebudzenia narodowego, jak czasem się powiada, w Europie Środkowej, Wschodniej. Tutaj takie narody jak litewski, ukraiński to są przykłady bardzo charakterystyczne takiego przebudzenia narodowego, narodzin nowoczesnego nacjonalizmu w XIX wieku. I zjawisko nieco podobne, choć oczywiście nie identyczne, ma miejsce także na Śląsku, to znaczy na Śląsku Górnym i Opolskim. Właściwie jeszcze w latach 60., 70., 80. XIX wieku trudno było znaleźć na Śląsku całkiem jasną deklarację swojej narodowości w tym nowoczesnym, nacjonalistycznym, etnicznym wydaniu. Większość ludności śląska, mówiąca językiem, czy też gwarą słowiańską, dialektem języka polskiego, nie miała rozbudowanej świadomości narodowej na tym wyższym poziomie, nazione polonus, tylko miała przede wszystkim świadomość lokalną. Tu poproszę, proszę pozwolić mi zacytować taką krótką wypowiedź wybitnego polskiego językoznawcy z tamtych czasów, zresztą znawcę dialektów śląskich, Lucjana Malinowskiego, który w roku 1869, czyli więcej wtedy, kiedy ten proces krystalizacji narodowej w nowoczesnym sensie tego słowa się zaczyna, powiedział o Śląsku rzecz następującą, cytuję. Nie czuję rodzima grupa Ślązaków, tak ją nazwał, nie czuję nawet swej odrębności plemiennej od Niemców. Nazwisko Niemiec i Polak mają tu swoje specyficzne znaczenie. Kto umie tylko po polsku, ten jest Polak. Kto tylko po niemiecku, ten uważa się za Niemca. Lecz jeśli zapytać człowieka posiadającego dwa języki, jakie jest narodowości, zawsze on powie, że jest zarazem Polak i Niemiec. W tych okolicach, gdzie ludność słowiańska graniczy z niemiecką, Słowianie wyróżniają siebie od Niemców i nawet Morawianie nazywają mowę swoją Polska Rzecz, jeżeli chodzi o wyróżnienie jej od języka niemieckiego. Za to od ludności polskiej ościennych krajów, zwłaszcza na granicach, lud śląski stroni. Kiedy ich upewniałem, że w naszym kraju taki sam lud, ten sam język i wiara, odpowiadali mi, my nie są Polacy, my są Prusacy. Oczywiście Prusacy w sensie bycia poddanym króla pruskiego i później cesarza niemieckiego. Mówiący po polsku Ślązak czy Mazur czuł się Prusakiem, wiernym poddanym króla pruskiego.
reprezentował raczej jakąś regionalną świadomość, poczucie bycia, dziś powiedzielibyśmy, autochtonem. Pewien przełom nastąpił, raczej przyspieszył pewne tendencje, już wcześniej istniały, zdecydowanie Kulturkampf. Przypomnę, że to była polityka Ottona von Bismarcka, który zaniepokojony możliwością rozbicia dopiero co Zjednoczonej Rzeszy, postanowił osłabić czy też zlikwidować czynnik rozsadzający, jak uważał, tę Rzeszę od wewnątrz, czyli niezależność Kościoła katolickiego. Zresztą sam w swoich wspomnieniach napisał, że właściwie nawet bardziej aniżeli o kwestię niezależności Kościoła katolickiego w skali całych Niemiec zdecydowała o tym Kulturkampfie sprawa polska. No bo tu się łączyły dwie rzeczy. Bardzo istotnym składnikiem, być może nawet decydującym, budowania w tamtym czasie rozbudowy odrębności narodowej Polaków i przechodzenia od tej świadomości, w której lojalność wobec króla polskiego związana była z kultywowaniem polskiego języka i polskiej tradycji, no to był właśnie Kościół katolicki. To widać wyraźnie w Wielkopolsce, skąd pochodzę, ale widać to także na Śląsku. Uderzenie w Kościół katolicki było z jednej strony uderzeniem w bardzo głęboką warstwę obyczaju religijnego Ślązaków, Wielkopolan, ale z drugiej strony było także uderzeniem bardzo wyraźnie w ich odrębność narodową, już tak trzeba byłoby, myślę, w tym momencie powiedzieć. Śląska tożsamość, która coraz bardziej przybierała polski charakter, ona była bardzo mocno oparta o pewien szczególny styl duszpasterstwa, o to, że Ślązacy, na przykład księża polscy na Śląsku to organizowali, jeździli z pielgrzymkami na Wawel, do Krakowa, jakoś się wzmacniała, krystalizowała w ten sposób ta świadomość narodowa na wyższym poziomie, na tym poziomie nacjonalnym. Na Jasną Górę. Na Jasną Górę, tak, na Jasną Górę, ale do Krakowa też. Też takie pielgrzymko-wycieczki były organizowane na groby królów, to też to się odbywało. Drodzy Państwo, na pewno taki bardzo wyraźny przejaw tego, że na Śląsku krystalizuje się pewna świadomość narodowa, która zaczyna też przybierać charakter świadomości politycznej, no to był wybór Korfantego w 1903 roku do parlamentu niemieckiego, czy raczej polskiego. Ślązacy, ci, wśród których ta tożsamość polska zaczęła coraz bardziej się kształtować, wyrażać, byli oczywiście konfrontowani na tymże samym Śląsku z krystalizowaniem się postaw innych swoich, można by rzec, rodaków, no bo równolegle z polską świadomością narodową zaczyna się też kształtować świadomość niemiecka, a przede wszystkim zaczyna się kształtować ta świadomość, którą później zwano Ślązakowską, a która wyrażała poczucie odrębności narodowej Ślązaków zarówno od polskości, jak i niemieckości. I teraz, kiedy mamy powstania śląskie, kiedy mamy ten moment, kiedy wszystkie te procesy, które się dzieją już gdzieś tam od połowy XIX wieku, od Wiosny Ludów, kiedy to wszystko się, można powiedzieć, jak w soczewce oka skupia w tym dramacie walki wewnętrznej, którą to również wkraczają niejako od zewnątrz państwa, takie jak Polska i Niemcy oraz gdzieś tam w tle oczywiście koalicja, no to w tamtym czasie to poczucie odrębności, to krystalizowanie się tożsamości narodowej na Górnym Śląsku zaczyna być coraz bardziej, można powiedzieć, dramatyczne. Wiemy przecież doskonale, że tutaj szły pewne podziały także w poprzek rodzin. Zresztą to nie tylko Górny Śląsk. Proszę sobie przypomnieć słynną rodzinę Szeptyckich. To Galicja oczywiście, gdzie jeden z braci, Stanisław Szeptycki, przyjmuje polską tożsamość i staje się jednym z najbardziej znanych wojskowych generałów polskich, a drugi z braci przyjmuje tożsamość ukraińską i staje się arcybiskupem większym Lwowa i staje się jednym z ojców ukraińskiej tożsamości narodowej. Rodzeni bracia. Było podobnie. Tożsamość narodowa kształtowała się często też w wyniku wyboru, ale
początkowo będąc w związku z tym jakby niezbyt wyrazistą, z czasem tej wyrazistości coraz bardziej nabierała. I powstania śląskie są momentem właśnie tego, tą chwilą, kiedy ta tożsamość zaczyna być już tak wyrazista, no, że powoduje pewien konflikt. Jak ci Ślązacy o polskiej tożsamości narodowej postrzegali swoją polskość? Albo inaczej, jak postrzegali, jak wyobrażali sobie swoją przyszłość w tej Polsce, którą, jak się wydaje, bardzo mocno idealizowali? Wszyscy znamy Sól Ziemi Czarnej Kazimierza Kutza. Tam jest taka scena, kiedy Gabriel Basista, grany przez Algierda Łukaszewicza, główny bohater tego filmu, przez lunetę patrzy na Polskę, tam za Brynicę, tak? Tam, gdzie już jest Polska. I nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, jak w tym filmie ta Polska wygląda. To jest taki kraj rozświetlony jasnym światłem. Kraj, gdzie no, ten śląski obserwator z tej objętej powstaniem, krwawymi walkami, brudnej takiej czarnej śląskiej rzeczywistości widzi coś na kształt jakiejś Arkadii świetlistej. To jest oczywiście kreacja artystyczna, ale ona pokazuje zjawisko, które rzeczywiście miało miejsce. Tą idealizację. To, że Polska jawiła się tym Ślązakom, którzy przyjęli polską orientację w kategoriach mitycznych. Rysował się obraz państwa zasobnego, sprawiedliwego, demokratycznego, potężnego. Obraz, w którym Ślązacy mieliby mieć szansę rozwoju. To też była oczywiście reakcja na propagandę niemiecką, która była propagandą sugerującą, że Polska jest państwem, które jest słabe, nierozwinięte itd., itd. Ale było to pewnego rodzaju wishful thinking, było to pewne myślenie życzeniowe. Szanowni Państwo, Górnoślązacy byli specyficzną grupą, cały czas mówię Górnoślązacy o polskiej opcji narodowej, ponieważ oni jakby szli do Polski w oparciu o pewną wizję, która była wizją wyidealizowaną, a jednocześnie ta droga do Polski łączyła się z pewnymi warunkami, które, jak się wydaje, oni Polsce no, stawiali. Warunkami, które polegały na tym, że po pierwsze mieli oni utrzymać swój status materialny, ale do tego mają również uzyskać o wiele szersze możliwości i prawa rozwijania także swojej lokalnej tożsamości. Czy podziały narodowe na Górnym Śląsku w okresie powstań były tożsame z podziałami politycznymi? Trudno jest to tak naprawdę do końca określić, bo my nie mamy instrumentów, które pozwoliłyby nam zbadać, co tkwiło wtedy w głowach, w świadomości społeczeństwa śląskiego. Tu można by zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której częściowo była mowa, ale widzicie Państwo, akt głosowania w plebiscycie w 2021 roku to nie był akt głosowania na to, czy ja się czuję Polakiem, Niemcem czy Ślązakiem. To był akt głosowania na to, czy ja chcę być obywatelem państwa polskiego, czy państwa niemieckiego, no bo jak wiemy, opcja śląska, ślązakowska tutaj nie miała miejsca. I można sobie doskonale wyobrazić sytuację, że mogło być stosunkowo wielu głosujących w plebiscycie, którzy posiadając polską, ukształtowaną polską tożsamość narodową, z powodów pragmatycznych mogli głosować na Niemcy. To jest zresztą sytuacja, która myślę w dużej mierze zdecydowała o tak absolutnej wielkiej klęsce plebiscytu na Warmii i Mazurach niecały rok wcześniej. W dramatycznych okolicznościach przecież odbytego, no bo to był lipiec 1920 roku, armia bolszewicka zmierzała ku Warszawie. Wydawało się, że rzeczywiście ten sezon państwa polskiego dobiega końca. Na Górnym Śląsku ten czynnik też mógł być istotny. Także to na pewno nie było w ten sposób, że pokrywały się zupełnie podziały narodowościowe z podziałami politycznymi. No myślę, że to tyle na początek i tak pewnie też się trochę za mocno rozgadałem.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Teraz nawiązując do poruszonej już przez pana profesora tematyki plebiscytu, chciałabym zapytać pana profesora Ryszarda Kaczmarka, w jaki sposób był on przyjmowany, ten plebiscyt w Wersalu, jako sposób rozstrzygania sporów o ziemię i jakie zarzuty wysunięto przeciwko niemu? Dlaczego strona niemiecka dopatrywała się nieprawidłowości w sposobie jego przeprowadzenia? Jeszcze wrócę do tego plebiscytu, to, ale bardzo krótko oczywiście, chciałem powiedzieć o pewnych kwestiach, które jak gdyby wydają mi się istotne z tego powodu, jak gdyby wypowiedzi, które były tutaj poprzednio pana Krzysztofa Jabłonki i pana profesora Stachowiaka, dlatego że wydaje mi się, że niektóre rzeczy, i to dość częsta jest sytuacja, kiedy się mówi o Śląsku, no bo on gdzieś tam znajduje się na obrzeżach Polski, więc nigdy nie był centrum zainteresowania. I mam takie wrażenie, jak zazwyczaj, kiedy się mówi o, również o powstaniach i o tym okresie po I wojnie światowej, że mamy zresztą dość częstą wśród historyków tendencję do upraszczania tego procesu. Ta tendencja polega najkrócej mówiąc na tym, że wydaje nam się, że ten proces, który gdzieś tam rozpoczął się, jak słusznie pan profesor przed chwilą powiedział, w połowie XIX wieku była zdeterminowana. Tak? To znaczy, jak już tam w tym 1848 roku ten Szafranek i Stalmach zaczęli ten polski ruch narodowy, to w tle już była niepodległa Rzeczypospolita i Górny Śląsk, a może cały Śląsk, aż po Wrocław i Ponysę, tak jak to dzisiaj, Ponysę Łużycką w Polsce. Tak oczywiście nie było. To znaczy, ten proces był bardzo długi, bardzo skomplikowany. Miał również swoje momenty, w których wcale nie była przesądzona sprawa tego, jak będzie wyglądała i świadomość narodowa ludzi mieszkających na tym obszarze i jak będą wyglądały granice. I to jest taka pierwsza uwaga, ona wydaje mi się dość istotna, dlatego że ten determinizm w spoglądaniu na to, jak wyglądała historia Polski w XX wieku jest dość częsty. Druga kwestia, też jeszcze jak gdyby jako refleksja pewna do tego, o czym tutaj mówiliśmy wcześniej, to jest kwestia postrzegania Śląska dość jednorodnie, homogenicznie, jak mówimy. Właściwie wszyscy niby wiemy i tutaj to bardzo mocno padło również w wypowiedzi pana profesora na temat tego, jak te świadomości narodowe były wzajemnie poplątane, ale trudno nam jest przyjmować, szczególnie w okresie do I wojny światowej, tę tezę, która chyba jest przekonywująco udowodniona, że tak naprawdę ta świadomość narodowa w naszym współczesnym tego słowa znaczeniu dotyczyła bardzo wąskiej grupy ludzi w XIX wieku na Śląsku. Oni rzeczywiście nie identyfikowali się ani narodowościowo polsko, ani narodowościowo niemiecko w takim znaczeniu politycznym, w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo innej możliwości nie mieli, mówili, że są rzeczywiście po polsku mówiącymi Prusakami. Po prostu w środku, jeżeli byśmy popatrzyli na tą zbiorowość śląską w XIX wieku jako na pewnego rodzaju kontinuum, to rzeczywiście po obu stronach tego kontinuum byli ci, którzy moglibyśmy powiedzieć, że pewną elitarną świadomość narodową posiadali, za to większość tej świadomości po prostu nie posiadała. I o tym piszą wszyscy, którzy obserwowali ten region. I jeszcze druga rzecz bardzo istotna, to nie jest żaden wyjątek. W Europie takich miejsc znajdziemy, nie chcę powiedzieć, że setki, ale dziesiątki bez żadnego problemu można wymienić, gdzie po prostu państwa narodowe dopiero się tworzące stwarzały warunki albo starały się, albo narody, które dążyły do utworzenia własnych odrębnych państw narodowych, tworzyły dopiero pewne procesy, które miały spowodować no, tę właśnie homogenizację, bo taki był kierunek procesów społecznych w Europie na przełomie XIX-XX wieku, zresztą dość tragicznie się zakończył I wojną światową, kiedy te nacjonalizmy się ze sobą starły. I na Śląsku ten proces był identyczny, to oznacza, że
kiedy mówimy Polacy lub Niemcy na Śląsku, to właściwie niczego nie wyjaśniamy, bo te dwa bieguny, Polacy i Niemcy, są łatwe do zdefiniowania i możemy powiedzieć, że tam te kilkanaście procent tych Polaków i Niemców w takim tego słowa znaczeniu było, ale te 80, może 70% to byli tylko ludzie mówiący albo po polsku, albo po niemiecku w domu, bo tak ich klasyfikował spis powszechny. Daleko im było do tego, co my byśmy dzisiaj jako świadomość narodową zdeklarowali albo widzieli. I trzecia kwestia to jest to, że tak na Ślązaków patrzyli po obydwu stronach. To znaczy my tutaj dużo mówiliśmy o tym przed chwilą, jak gdyby z polskiej strony starano się widzieć Ślązaków albo jak Ślązacy docierali do Polski. Ale przypomnę taki opis, bo on jest bardzo często przywoływany, a jest interesujący. W połowie XIX wieku, właśnie w tym 1848-49 roku, w czasie tej Wiosny Ludów, ze względu na to, że na Śląsku dramatycznie wyglądała zaraza, która tutaj wybuchła, na Śląsk przybył rzeczywiście człowiek, który należał do ówczesnej elity europejskiej, Rudolf Virchow, znany lekarz, człowiek należący do, chcielibyśmy powiedzieli, postępowców, do grupy liberalnych, do tej grupy liberalnej w Niemczech, który z przerażeniem obserwował to, jak wygląda Śląsk w powiatach pszczyńskim i rybnickim. Nie chcę tutaj przywoływać tego, nie chodziło o przerażenie zarazą, tylko chodziło o przerażenie warunkami życia, które on obserwował. Ale dlaczego o tym wspominam? Ponieważ interesujące jest to, że kiedy pisał o tych ludziach, to on pisał o nich dokładnie tak, jak duża część polskiej elity o Ślązakach pisała w XIX wieku. Bo z tej polskiej strony pisano, że to nie są Niemcy, to są Polacy. Po tej stronie niemieckiej mówiono, to nie są Niemcy, Virchow tak pisze, to nie są Niemcy, to są Polacy, ale to nie są ci Polacy z kongresówki, bo oni nie utrzymują higieny i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ta cała zaraza jest trochę ich winna. Po obydwu stronach tych elit, które tworzyły elity narodowe wówczas, Ślązacy byli traktowani jako pewien przedmiot tych działań. Oni nie byli podmiotem, oni byli przedmiotem tych działań dwóch, no w tym przypadku jeszcze wówczas narodu, bo nie państw, bo przecież państwa polskiego nie było. To starcie się tych dwóch nacjonalizmów, którego w środku Ślązacy się znaleźli, to są właśnie lata 1919-1921. I trzecia kwestia dotycząca tych uproszczeń, które są dość częste. Ja tylko chciałem powiedzieć o trzech, bo tutaj bym musiał bardzo długo mówić, a nie mam na to ani czasu i też chyba nie ma tutaj takiej potrzeby. O uproszczeniach, które wydają się niekiedy właściwie niezbyt istotne z punktu widzenia tak patrzenia na te procesy całościowe, ale jak się im przyjrzymy, to one inaczej niekiedy stawiają całość tych wydarzeń z lat już 18-21. Bo kiedy mówimy na przykład, i tutaj słusznie pan Krzysztof Jabłonka wspomniał generała Henri Leronda jako jednego z głównych person tego całego dramatu, który się tutaj rozgrywał w latach 18-21, to oczywiście to nie jest tak piękna postać, jak się jej przyjrzymy bliżej. Tak? Przede wszystkim, nawet jeżeli on był rozczarowany do tego, co w Wersalu ustalono, to pamiętajmy, że on był tylko jednym z członków tej delegacji czy podkomisji polskiej, która rozstrzygała te kwestie. Tak naprawdę jej przewodniczącym był Gilles Cambon, tej Commission pour les Affaires Polonaises. Grattier był jednym z Leron był jednym z oficerów tej podkomisji. Więc on tak naprawdę tego rozczarowania chyba nie musiał aż tak mocno przeżywać. Za to chciałem powiedzieć o innej rzeczy, która jest istotna. Bo w 1921 roku, to jest racja oczywiście, że on umożliwił wybuch trzeciego powstania, ale raptem kilka tygodni wcześniej Francuzi prowadzili daleko posunięte negocjacje, w których byli gotowi na podpisanie porozumienia z Niemcami kapitałowego po to tylko, żeby nie stracić wpływów na terenie Polski. To nie była jakaś miłość bezgraniczna. To był czysty interes polityczny, który Francja rozgrywała od 1919 roku, w którym oczywiście do Polski było jej bliżej. Jak mówimy, że w 1920 roku w drugim powstaniu śląskim, tak a propos w pierwszym powstaniu śląskim, to Niemysłowice, jak już dzisiaj wiemy, rozpoczęły to powstanie, tylko czyli to strzelanie, o którym tutaj pan Jabłonka wspomniał, bo to się stało wtedy, kiedy powstanie już tak naprawdę wybuchło. Powstanie wybuchło zupełnie przypadkowo, z zupełnie innych powodów. Ale w 1920 roku moim zdaniem doszło do największego sukcesu w ogóle powstańczego. To znaczy powstanie może było niewielkie, ale wszystkie cele polityczne, które założono, wykonano i Korfanty się tam nauczył tego, że
należy zwyciężać. To samo dotyczy roku 1921. To nie to, co się działo w czasie tego powstania, tylko to, co działo się potem w czasie negocjacji w Paryżu i w Genewie, zadecydowało o Górnym Śląsku. I szczerze mówiąc, ja bym był daleki od tego takiego bardzo dla nas rzeczywiście może miłego, ale absolutnie nieprawdziwego spojrzenia na to, jak patrzyły na te sprawy, jak patrzyli na te sprawy Włosi i Stolica Apostolska. Ostatnio zostały opublikowane częściowo raporty, już nie oczywiście Achillerattiego, którego w 21 roku tu już nie było, tylko Oniosery, nowego wysłannika papieskiego, który absolutnie przyjmował stanowisko antypolskie i proniemieckie, uważając, że powstanie jest czymś, co wybuchło i tak informował również Stolicę Apostolską. Ja tylko o tym wspominam, dlatego że te wydarzenia nie są takie proste, jakby się wydawało. Oczywiście one w podręczniku mogą wyglądać prosto, za to ten proces historyczny był dość skomplikowany. A to jakbyśmy wrócili do tego pytania, o którego pani zaczęła, to znaczy dlaczego Niemcy patrzyli na ten plebiscyt zdecydowanie niechętnie, to powiedzmy sobie w ten sposób. Obydwie strony w Wersalu, a właściwie w Paryżu, patrzyły na rozwiązanie, które pojawiło się z to brytyjskie rozwiązanie, które podchwycił prezydent Woodrow Wilson, niechętnie, dlatego że obydwie strony były rozczarowane tym, co się stało. Tutaj powiedziano na wstępie, i to jest oczywiście prawda, że pierwsze propozycje właśnie tej komisji Jules Cambon były takie, żeby Górny Śląsk został przyłączony w tych propozycjach, które padły z ust Korfantego jeszcze gdzieś tam jesienią, w październiku 2018 roku. A rozstrzygnięcie ostateczne po protestach niemieckich było niekorzystne, jakby się wydawało, do tego, co pierwotnie proponowano, więc zarówno i Niemcy, i Polacy byli do tego nastawieni negatywnie. Niemcy dlatego, że no nie dawało im to tego rozstrzygnięcia, które oczekiwali. Proszę pamiętać, że oni do konferencji paryskiej podchodzili w ogóle nie mając zamiaru dyskutować o tym obszarze. To nie był obszar, który ze względu na to, że był pozazaborowy, to nie był obszar zaboru, który miałby być elementem jakiegoś sporu polsko-niemieckiego. No a Polacy z tego powodu, że te pierwotne obietnice, które padły ze strony właśnie komisji Cambona, były tak bardzo optymistyczne. Jeszcze jedna rzecz, o której niekiedy chyba zapominamy, jak mówimy tylko o tym punkcie widzenia niemieckim. Czy w Niemczech tak naprawdę nie było jedności co do tego, jak patrzeć na sprawę Górnego Śląska, politycznej jedności i tej kwestii plebiscytu. Dlatego, że zdawano sobie sprawę, że pierwsza wojna światowa, zarówno ze względu na te polskie insurekcyjne pomysły, jak i ze względu na pojawiający się ruch separatystyczny na Śląsku, zresztą nie tylko Ślązakowców, ale też separatystyczny z takiego punktu widzenia gospodarczego, który był bardziej proniemiecko nastawiony, ale on również budował pewnego rodzaju odrębny program polityczny. To wszystko powodowało, że w Niemczech żywy był spór pomiędzy różnymi opcjami politycznymi, jak dalece Berlin jest gotowy na to, żeby stworzyć na Śląsku albo na Górnym Śląsku rozwiązania autonomiczne. Nie separatystyczne, podkreślam, tylko autonomiczne. To znaczy, czy Górny Śląsk może stać się wewnątrz państwa niemieckiego albo odrębną prowincją, do czego ostatecznie doszło, właściwie nie tyle w Niemczech, ile w Prusach. Na to się ostatecznie zgodzono pod koniec 1919 roku, wyprzedzając te kwestie autonomiczne, a idąc jeszcze dalej, i tak naprawdę tego oczekiwali tutaj niemieccy działacze na Górnym Śląsku, czy może stać się osobnym krajem, to znaczy wyjść z Prus. I te podziały były bardzo silne pomiędzy rządem pruskim, że też często zapominamy o tym, że Niemcy są federacją i były federacją. I to nie jest tak, że te interesy pomiędzy pruskim Berlinem a niemieckim Berlinem były zawsze identyczne. W tym przypadku nie były. Politycy pruscy byli gotowi nawet w pewnym momencie, żeby nie podpisywać traktatu wersalskiego, a zgodzić się na rozpad Niemiec tylko po to, żeby utrzymać granicę wschodnią. Także to nie są tak proste jak gdyby procesy, które można zbilansować na dwóch stronach podręcznika historii. One są dość skomplikowane. Jak wspomniałem, nie zawsze tak prosto linijne. Gdybym miał podsumować, to bym powiedział tak, że Śląsk znalazł się w 18 roku, jeszcze raz to podkreślę, między dwoma nacjonalizmami.
między nacjonalizmem niemieckim i nacjonalizmem polskim. Obydwa były w stadium zupełnie odmiennym. Niemiecki w momencie klęski swojego państwa i rozpadu de facto tego państwa, więc był bardzo nastawiony na to, żeby za wszelką cenę bronić swoich granic. Polski był w momencie triumfu idei narodowej, w momencie tworzenia dopiero granic, co w takim miejscu jak Górny Śląsk powodowało olbrzymie napięcia. One, te napięcia musiały się pojawiać w momencie, kiedy jeszcze do tego dołożymy to, o czym mówi pan profesor Stachowiak, to znaczy, że ci ludzie tutaj tak naprawdę tej narodowej świadomości w dużej części nie posiadali. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Panie redaktor, jeśli ja mógłbym ad vocem dosłownie na... Oczywiście. Proszę bardzo. Bardzo przepraszam kolejnego uczestnika. Nie, tu chodzi mi tylko o jedno. Pan profesor Ryszard Kowalczyk mówił bardzo wiele o uproszczeniach, które, no nie tylko zresztą tej kwestii, jaką jest kwestia Górnośląska dotyczą. Takim typowym uproszczeniem, które w polskiej i historiografii, ale myślę, że przede wszystkim czymś, co byśmy dzisiaj nazwali polityką historyczną, w czym mieści się również edukacja, jeżeli chodzi o te kwestie związane choćby z plebiscytem czy powstaniami śląskimi, które dostrzegamy, to jest to przekonanie o tym niemieckim szpindlu. To znaczy o tym, że w tej rzeczywistości plebiscytowej, czy na Dolnych Mazurach, czy też i na Górnym Śląsku mieliśmy do czynienia z działaniami o charakterze, no dobra, no użyjmy znowu tego słowa szpindel, ze strony niemieckiej, natomiast ze strony polskiej była to wcielona szlachetność. Nasuwa mi się jeden przykład. Tutaj, panie profesorze, mówię do pana profesora Kaczmarka, jeżeli ja się pomylę, jako niespecjalista, to niech mnie pan sprostuje, dobrze? To, co bardzo często i do dzisiaj często to jest tak, było przywoływane jako przykład tego niemieckiego szpindlu. To znaczy, że oni sprowadzili na teren plebiscytowy te ponad 100 tysięcy urodzonych na tym terenie plebiscytowym i oni jakby przeważyli szale na korzyść Niemiec. Tymczasem, o ile ja się nie mylę, a mówię, no przypominam sobie to teraz i proszę ewentualnie o poprawienie, że początkowo ten pomysł podczas konferencji pokojowej w Paryżu to był pomysł polski, żeby dopuścić tych, którzy mają prawo przyjechać. Potem się Polska niby z tego chciała wycofać, ale to się już nie udało. Tym niemniej jednak i jedna i druga strona miała takie możliwości. To nie było tylko, że dla mieszkańców Niemiec, czy dla obywateli niemieckich taka możliwość istniała. Ona istniała też dla obywateli polskich. No jasne, że o takim statusie ludzi w Polsce, którzy się urodzili na Górnym Śląsku, było no, niebotycznie mniej aniżeli w Niemczech. Tym niemniej jednak to uproszczenie, którego w Polsce przykładem było właśnie to pokazywanie jako niemiecki szwindel czegoś, co tak naprawdę było przecież no, możliwością w pełni zgodną z traktatami, no to jest dowód pewnego rodzaju uproszczeń. I to też dowodzi tego, że czasami warto jest zdjąć takie okulary, powiedziałbym, narodowe. Szczególnie to oczywiście, jeśli chodzi o historyków, w spojrzeniu na rzeczywistość historyczną. Ja tylko ad vocem, jeszcze raz też przepraszam pana Józefa Krzyka, ale to naprawdę będą dwa zdania, bo rzeczywiście trzeba to chyba odpowiedzieć, jeżeli mamy mówić o szczegółach. Chciałem, pan Jabłonka o tym wspomniał, że to rzeczywiście był pomysł polskiej delegacji, z której się próbowano już potem bezskutecznie wycofać, ponieważ Niemcy podchwycili ten pomysł, dość słusznie uznając, że stanie. Ale chodzi o liczby. Jeżeli powiemy o liczbach, bo one są zawsze ważne, a ten 1 200 000 głosujących, niespełna, tam 1 190 000 z groszami, tych tak zwanych emigrantów, bo tak ich nazywano, było 192 000. Przyjmuje się, że 180 000 głosowało za Niemcami, że 12 000 tych emigrantów to były głosy polskie. Ta różnica jest, jak widać, olbrzymia, ale też są oczywiście przybliżenia mówiące o tym, no bo to się da dość łatwo policzyć, aczkolwiek nie do końca precyzyjnie, że nawet bez tych liczb, stosunkowo niewielką liczbą, jakbyśmy liczyli en bloc, ten plebiscyt by jednak był po stronie niemieckiej. Emigranci rzeczywiście odegrali olbrzymią rolę, ale też prawda, że faktycznie było to absolutnie zgodne z literą traktatu 88 artykułu Traktatu Wersalskiego, a właściwie aneksu do tego traktatu, który dokładnie opisywał to, jak to ma się, jak ma wyglądać ten przebieg tego głosowania i kto ma prawo do tego głosowania, więc tutaj na pewno żadnych problemów nie było. W ogóle plebiscyt, jeżeli już ostatnie zdanie, jeżeli się o nim mówiło, bo cała ta dyskusja oczywiście została wywołana w kwietniu 2021 roku, już zaraz po plebiscycie, ponieważ strona polska tak tłumaczyła przegraną.
ale jeżeli popatrzymy na plebiscyt w ogóle, to właściwie żadna ze stron nie poddawała wątpliwość ani ich wyników, tak naprawdę, to znaczy, że tak rzeczywiście głosowano, ani nie było, żeby też była jasność, żadnych fałszerstw. Można dyskutować nad skutecznością kampanii agitacyjnej po obydwu stronach, ale absolutnie nie ma żadnych wskazań mówiących, znaczy na pewno tak nie było, żeby plebiscyt w jakikolwiek sposób był tutaj zafałszowywany. 97% z groszami głosujących, włącznie z kobietami, po raz pierwszy, jeżeli chodzi o tak duże głosowanie, bo w wyborach parlamentarnych już też głosowano, no ale tam bojkotowano te wybory do Landtagu i do Reichstagu w 19 roku, no to oznacza, że po prostu wypowiedzieli się wszyscy dorośli. Tak wyglądał wówczas rozkład tych głosów, biorąc pod uwagę rzeczywiście to, że głosowano, czy chce być obywatelem państwa niemieckiego, albo czy chce być obywatelem państwa polskiego, nie głosowano. Czy jestem, tutaj o tym już mówiono, ale trzeba to chyba bez przerwy powtarzać. Nikt nie głosował, jestem Polakiem, jestem Niemcem. Dopiero wtedy byłyby problemy. Dlatego, że ta większość, jak przypuszczam wtedy, albo co najmniej duża część, absolutnie nie wiedziałaby, co odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję panom profesorom za ten dialog, który pokazał nam, uświadomił wiele niuansów bardzo istotnych. A teraz chciałabym wrócić na chwilę do przywódcy Trzeciego Powstania Śląskiego, do postaci, o której chyba taka średnia społeczna wiedza jest dość szczątkowa, czyli do Wojciecha Korfantego oczywiście. I zapytać pana Józefa Krzyka, co było dla niego takim priorytetem w polskiej polityce? Dzień dobry. Wojciech Korfanty sam się postarał o to, żebyśmy my niewiele o nim wiedzieli, bo opowiadał za swojego życia różne bajki na swój temat, a wszystkie te bajki historycy i nie tylko historycy powtarzali za nim i do dzisiaj się powtarza różne bajki na temat Korfantego. Wszystkie te rzeczy, które są wypowiadane o Korfantym przy okazji jakichś wielkich rocznic patriotycznych, jak rocznica Powstania Śląskiego, czy takich rocznic związanych z życiem Korfantego, to są właśnie takie zgrabne anegdoty, które na poczekaniu gdzieś tam pewnie przy alkoholu wymyślał sobie Korfanty. I pewnie jest na tym swoim śląskim niebie bardzo zadowolony z tego, że dzisiaj te bajki się powtarza o tym, że na przykład został wyrzucony z niemieckiego gimnazjum, bo się zaangażował w jakąś działalność patriotyczną, o tym, że nauczył się czytać po polsku z żywotów świętych, które dostał od matki. To są rzeczy, które do nas dzisiaj przemawiają, które przemawiały wtedy za życia Korfantego do ludzi, bo lubimy opowiadać sobie takie historie. One jakoś brzmią, tak samo jak dobrze brzmią różne takie historie, że ludzie poszli do powstań śląskich, bo byli Polakami, a ci, którzy w związku z tym walczyli z powstańcami, no to musieli być Niemcami. To my taką dychotomię uwielbiamy, wszystko jest jasne. Problem polega między innymi na tym, że nikt nigdy takich badań nie przeprowadzał i już nie przeprowadzi. Czy ci ludzie, którzy poszli do powstań, byli Polakami, z jakich powodów poszli w ogóle do powstań? No i czy ci ludzie, którzy walczyli z powstańcami, to rzeczywiście tylko z tego powodu, że byli Niemcami, a może nie byli Niemcami. No my raczej nie powinniśmy swoich dzisiejszych ocen przykładać do tego, co się wyczyniało 100 lat temu i nie powinniśmy też tego przykładać, co robił Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty za swojego życia wiele razy zmieniał front, wiele razy zmieniał zdanie, wiele razy popełniał błędy, z tych błędów, za te błędy płacił, rzadziej miał ochotę z tych błędów się tłumaczyć. Za jego życia już wypisywano mu polityczne nekrologii, to na długo przed wybuchem
trzeciego powstania śląskiego i w ogóle powstań śląskich, jeszcze za czasów niemieckich. On jak ten Feniks z popiołów odradzał się i walczył z państwem niemieckim, kiedy jeszcze Polski nie było na mapach, potem walczył z sanacją. No i doigrał się, można powiedzieć, bo Wojciech Korfanty za rządów niemieckich jeszcze trafił do więzienia niemieckiego. Na dobre mu to wyszło, bo wyszedł z tego więzienia triumfujący, a za polskiej władzy został wtrącony bez wyroku sądowego do Twierdzy Brzeskiej. Wyszedł z tej Twierdzy Brzeskiej fizycznie i psychicznie złamany. I właśnie te losy, te dwa więzienia, najpierw to więzienie niemieckie, a potem to więzienie polskie w Twierdzy Brzeskiej, dla wielu osób dziś na Śląsku są dowodem, że tak naprawdę nie trzeba było się angażować w żadne tam powstania śląskie, w przyłączanie do Polski i różne tam inne historie, bo to wszystko Korfantemu było psu na budę, a skoro Korfantemu, który był symbolem tej walki, było psu na budę, to nam, którzy ponosimy tego konsekwencje na Śląsku, również jest psu na budę. Korfanty nie miał racji, Korfanty był zdrajcą sprawy śląskiej, Korfanty miał krew na rękach. Takie rzeczy dzisiaj można usłyszeć na Śląsku, na Śląsku, który należy od kilkudziesięciu lat do Polski. Ale jakie było właściwie pytanie? Pytałam o takie priorytety Wojciecha dla polskiej polityki, tak. Wojciecha Korfantego. Tak, ja częściowo już na to odpowiedziałem, bo no, jakie były priorytety Korfantego, to Korfanty miał różne priorytety na każdym etapie swojej działalności politycznej. Kiedy był młodym człowiekiem i po raz pierwszy starał się o mandat w Reichstagu w 1903 roku, priorytetem dla niego było postawienie w ogóle sprawy polskiej na Śląsku. On wtedy jako młody człowiek związał się z Endecją, zakochał się na chwilę w Endecji, w Romanie Dmowskim i te jego priorytety z roku 1903 są konsekwencją tego jego zakochania się w sprawie endeckiej. Kiedy dostał się do Reichstagu i zaczął już gardłować w Reichstagu o sprawy polskiej części ludności Górnego Śląska, te jego priorytety z czasem się zmieniały, tak jak zmieniała się sytuacja polityczna Górnego Śląska. On w tym 1903 roku i w następnych latach nie mógł przecież marzyć o przyłączaniu Górnego Śląska do Polski, bo przecież nie było żadnej Polski na mapie. Ale wszystko zmieniła pierwsza wojna światowa, kiedy wybuchła najpierw pierwsza wojna światowa, a potem skończyła się takimi wynikami, jak się skończyła. Można było postawić postulat i Wojciech Korfanty ten postulat postawił, aby przyłączyć Górny Śląsk do Polski, co na swój sposób było pomysłem szalonym, bo tak, z jednej strony sama Polska wtedy miała inne rzeczy na głowie niż jakąś tam sprawę śląską. Dla elit polskich na czele z Józefem Piłsudskim liczyły się boje o Kresy Wschodnie. No, ale Wojciech Korfanty stawiał tę sprawę
przyłączania Górnego Śląska do Polski na porządku dziennym nie tylko Wojciech Korfanty, ale wtedy to był już ten jego nowy priorytet. No, kiedy wybuchło trzecie powstanie śląskie, jego priorytetem było pokierowanie tym powstaniem śląskim w taki sposób, aby skończyło się ono politycznym sukcesem i to osiągnął. Przy czym to przygotowanie do powstania śląskiego, do tego trzeciego powstania śląskiego, do tego, co my nazywamy trzecim powstaniem śląskim, to tak naprawdę zaczęło się, pan profesor mnie pewnie poprawi, jeśli się mylę, jeszcze zanim wybuchło drugie powstanie. To wspólnie między innymi z wywiadem polskim wojskowym zaczęło się na serio przygotowanie struktur wojskowych, struktur politycznych, struktur finansowych. To wszystko oczywiście odbywało się w sposób taki, aby udawać się zarówno przed Niemcami, jak i Francuzami i Anglikami, że żadne przygotowania nie są prowadzone. My udawaliśmy, to znaczy strona polska udawała, że nie ma nic wspólnego z przygotowaniami do nowego powstania na Śląsku. Francuzi udawali, że Polsce wierzą. Anglicy mniej udawali, bo Anglicy zachowywali się tutaj bardziej na serio, bardziej na serio traktowali tę swoją rolę rozjemcy na Górnym Śląsku. Anglicy chyba zdawali sobie sprawę, również pomijając już interesy Anglików, z tego, że jakieś takie rozwiązania polityczne i graniczne, które będą zbyt krzywdzące dla strony niemieckiej, to zapowiadają kolejny konflikt zbrojny i to się zresztą sprawdziło w 1939 roku. Gdyby nie te rozwiązania graniczne, to trochę tego paliwa politycznego strona niemiecka jeszcze przed Hitlerem miałaby mniej, a już po dojściu do Hitlera to zdecydowanie grała na tej nucie krzywdy, która właśnie stała się, tak to przynajmniej Niemcy traktowali, na Górnym Śląsku. Więc to tyle o tych priorytetach Wojciecha Korfantego. Wojciech Korfanty długo żył, długo działał politycznie. W 1903 roku, kiedy zaistniał politycznie w Reichstagu, jego priorytetem było postawienie sprawy polskiej ludności na Górnym Śląsku na forum Reichstagu, przy czym oczywiście, tak jak tutaj pan profesor przypomniał, ta narodowość, którą my dzisiaj rozumiemy jako narodowość polska czy niemiecka, to nie była ta narodowość sprzed 120 lat. Wtedy chodziło o kwestie językowe i to, że chodziło o kwestie językowe, a mniej o to, co my dzisiaj rozumiemy pod pojęciem narodu, to pokazało się już szybko po powstaniach śląskich, kiedy zaraz pierwsze wybory samorządowe jeszcze na Górnym Śląsku, na tym Górnym Śląsku przyłączonym do Polski, wygrała strona polska. Natomiast te następne wybory w 1926 roku skończyły się wielką klęską ugrupowań polskich, a wielkim sukcesem ugrupowań niemieckich. I to pokazało, że strona polska, która uwierzyła we własną propagandę, że oto skoro kilkadziesiąt tysięcy ludzi poszło do powstań śląskich i walczyło o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, to my już Ślązaków mamy z głowy, my już mamy tych Ślązaków kupionych, oni już są po prostu stuprocentowymi Polakami, pokazało się, że ta propaganda polska no, zupełnie nie była poparta faktami. Korfanty miał w tym momencie już inne priorytety. W tym momencie jednym z jego priorytetów było
zadbanie o sprawę Górnego Śląska w taki sposób, aby, ja to oczywiście upraszczam mocno, ale generalnie jednym z tych jego priorytetów było to, aby Górny Śląsk najlepiej z pożytkiem zarówno dla Górnego Śląska, jak i z pożytkiem dla Polski, z Polską się połączył. On zachęcał elity polskie, aby dać Górnoślązakom czas, aby nie robić z nich na siłę Polaków, tak jak Bismarck próbował na siłę ze Ślązaków robić Niemców i skończyło się to tak, jak się skończyło, że część Polaków, część Ślązaków przynajmniej przeciwko tym bismarckowskim pomysłom się zbuntowała. No ale kiedy Korfanty w latach 20. rzucił hasło i wskazał nawet taki trop, aby dać Ślązakom możliwość oddechu, możliwość przystosowania się, bo przecież Alzatczycy, którzy przez kilkadziesiąt lat należeli do państwa niemieckiego, teraz po I wojnie światowej należą znowu do państwa francuskiego i nikomu w Paryżu nie przychodzi do głowy, aby tych Alzatczyków wyciskać jak cytrynę i robić z nich od razu na 100% Francuzów. Kiedy Korfanty powiedział o tych Alzatczykach, od razu wylał się na niego, jak to się dzisiaj mówi, hejt, polityczny hejt, no, że on o to podważa patriotyzm Ślązaków, że on o to podważa polskość Ślązaków, przy czym to, że Korfanty lepiej rozumiał sytuację na Górnym Śląsku od tych wszystkich polityków, którzy wymądrzali się, że skoro Górnoślązacy, a w każdym razie kilkadziesiąt tysięcy Górnoślązaków wzięła udział w powstaniach śląskich, to już mamy Ślązaków z głowy, bo Ślązacy są Polakami. To, że takie rozumowanie nie było poparte faktami, pokazało się w następnych latach. Pokazało się również w 1939 roku, już po śmierci Korfantego. Swoją drogą dobrze, może dla Korfantego, że Korfanty już tego nie dożył, serce by mu pękło, kiedy okazało się, że znaczna część Górnoślązaków tak samo łatwo, jak wcześniej była traktowana jako już kupiona w 100% dla sprawy Polski, tak nagle okazało się, że jest łatwo kupiona dla sprawy niemieckiej. Także mam nadzieję, że coś o tych zmieniających się priorytetach Korfantego powiedziałem. Te priorytety się zmieniały. Korfanty popełniał błędy. Korfanty w różnych sprawach dokonywał ryzykownych wolt. Od tego Korfantego powinniśmy się dzisiaj też trochę pokłócić, tak jak kłóciłem się z Barbarą Szmatloch przy pisaniu tej książki o Korfantym, bo Korfanty nie jest osobą jednoznaczną, nigdy nie był osobą jednoznaczną, nigdy nie nadawał się ani na takiego jednoznacznego bohatera sprawy Polski, ani jednoznacznego bohatera sprawy śląskiej. No, w wielu sprawach miał rację, w innych sprawach nie miał racji, był strasznie uparty, był strasznie trudnym człowiekiem, ale Ślązacy już tak mają, nie? Że jak zaczną mówić, no to raczej trudno im przerwać, tak jak teraz trudno mnie było przerwać. Serdecznie dziękuję za tę wypowiedź i tak już powoli musimy zmierzać do końca, ale chciałabym zapytać jeszcze o to, co działo się po powstaniu i jak po powstaniu i ustalaniu granic układały się relacje, orientacje polityczne i stosunki ekonomiczne, a także może już z tym pytaniem połączę kolejne, jakie konsekwencje przyniosły powstania śląskie w dwudziestoleciu międzywojennym i jakie formy autonomii się dzięki nim narodziły.
Czy któryś z panów chciałby odpowiedzieć w pierwszej kolejności? To skoro już tyle gadam, to ja dokończę, bo my częściowo już o tym my powiedziałem. Ze strony mieszkańców Górnego Śląska ułożyły się w sposób zupełnie nieoczekiwany. W ten sposób nieoczekiwany, że oto Wojciech Korfanty im obiecywał krowę wtedy w trakcie plebiscytu górnośląskiego. Wszyscy, przynajmniej strona niemiecka, naśmiewała się z Wojciecha Korfantego, pokazując go z krową, którą rzekomo obiecywał Górnoślązakom za to, że zagłosują za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. No i kiedy Górny Śląsk, a część Górnego Śląska w każdym razie została rzeczywiście przyłączona do Polski, okazało się, że ani tej krowy, ani nawet tej chudej kozy nie dostali, a wielu straciło pracę, bo co się stało? Górny Śląsk, który był w miarę jednolitym organizmem gospodarczym, został przedzielony granicą w sposób sztuczny. W dodatku okazało się, że Polska jest krajem zbyt biednym, żeby kupować te dobra przemysłowe, a nawet węgiel wydobywany na Górnym Śląsku. W Polsce wówczas paliło się drewnem i byle czym, bo nikogo nie było, a w każdym razie nikogo na wsi nie było stać na to, żeby kupować węgiel. Wobec tego dopiero kiedy udało się za śląskie pieniądze, zresztą co tutaj pan profesor przypomniał, zbudować tę magistralę węglową do Gdyni, i za śląskie pieniądze udało się wybudować również centralny okręg przemysłowy, to trochę zmienił się obraz Polski, ale co właściwie Górny Śląsk z tego miał? Miał bezrobocie, miał na Górnym Śląsku tych beserwizerów, czyli ludzi lepiej wiedzących od samych Górnoślązaków, co jest dla nich dobre. Górnoślązacy byli bardzo rozczarowani, bo oto znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej byli częściowo przed I wojną światową. Przed I wojną światową na Górny Śląsk przyjeżdżały elity z Berlina i z innych części Niemiec i się wymądrzały, co dla Górnoślązaków jest lepsze. Teraz w miejsce tych elit berlińskich pojawili się poznaniacy, pojawiali się również mieszkańcy, czy nazwać ich elitami, to trochę się waham, ale też ludzie z kongresówki i z Galicji. I nagle Górnoślązacy zorientowali się, że znów są ludźmi drugiej kategorii na własnej ziemi. To obracało się również przeciwko Korfantemu, bo to Wojciechu jest twoja wina, gdybyś ty nas nie namawiał tutaj do udziału w powstaniach śląskich, gdybyś ty nas, Wojciechu, nie namawiał do tego, żeby głosować w plebiscycie za Polską, to byśmy żyli jak pączek w maśle w państwie niemieckim i nikt by się nas nie czepiał. I to dzisiaj powinniśmy wziąć pod uwagę, patrząc dzisiaj na Górny Śląsk, że dzisiejsze patrzenie na Górny Śląsk z perspektywy Warszawy, czy nawet chyba Poznania, niestety, panie profesorze, to jest takie patrzenie, no, z punktu widzenia metropolii na kolonie. Górnoślązacy się z tego powodu zawsze obruszali i będą się obruszać, bo tak się też obruszali mieszkańcy kongresówki, kiedy w Petersburgu jeszcze twierdzono, że nie ma żadnej Polszy, tylko jest kraj przywiślański i że nie ma żadnego języka polskiego, tylko co najwyżej to jest może jakaś gwara języka rosyjskiego.
Kaczyńskiego. Nie ma w ogóle żadnych Polaków. No. Także może czasami trzeba oddać tutaj głos mieszkańcom danego regionu, danej ziemi, zamiast za nich tutaj wypowiadać się. Pan profesor się zgłasza do głosu. Tak, to ja troszeczkę jestem wywołany, także nie wiem, czy pan profesor Szatka-Szmajek pozwoli, bo widzę, że wcześniej ode mnie się zgłosił na czacie. Ale ta perspektywa wielkopolska, ona jest tutaj myślę dość ciekawa i warto byłoby do niej na moment chociażby powrócić. Nie będziemy się tu spierać co do tego, na ile z perspektywy Poznania, Warszawy i Krakowa było to podobnie, jeżeli chodzi o swoiste lekceważenie czy traktowanie w taki paternalistyczny sposób Śląska. Ja bym raczej zwrócił uwagę na duże podobieństwa. No jasne, Konfanty był członkiem Najwyższej Rady Ludowej, no więc Naczelnej Rady Ludowej, no więc on jakby uczestniczył również w tym, co działo się w Wielkopolsce, ale ja bym to podobieństwo widział gdzie indziej. Otóż mówi się czasami, czy pisze się czasami o swoistym mesjanizmie wielkopolskim, który pojawił się po 1918 roku, a który był troszeczkę reakcją na to, że Wielkopolanie, poznaniacy, którzy no, nie mieli problemów z tożsamością narodową, tak jak było to chociażby na Śląsku, tak? Tam nie było raczej tej kwestii, tej labilnej świadomości, to jednak poczuli się bardzo mocno rozczarowani tym, jaką ta Polska, do której się przyłączyli, była. Ten mesjanizm był trochę reakcją, która uwydatniała pewne cnoty wielkopolskie, które Wielkopolska może wnieść do tego wspólnego zasobu polskości. A pamiętajmy, że Wielkopolska w okresie zaborów przez rodaków z Kongresówki czy z Galicji była też dość lekceważona. Było takie określenie Polska Beocja, nawiązująca do tej starożytnej Beocji greckiej. Beocji, która uchodziła za teren ludzi robotnych, pracowitych, ale pozbawionych horyzontów, fantazji itd. itd. Więc w ten sposób patrzono na Wielkopolskę. No właśnie, ten mesjanizm, on się sprowadzał do tego, że Wielkopolska ma te swoje cnoty, te beockie poniekąd cnoty, czyli właśnie te idee dobrej pracy, zaoferować Rzeczpospolitej. No na Śląsku było przecież identycznie. Tutaj mam wynotowany na potrzeby dzisiejszej naszej rozmowy cytat z przemówienia księdza Jana Kapicy w czerwcu 22 roku, który do generała Stanisława Szeptyckiego, zresztą wspominanego już dzisiaj przeze mnie, wkraczającego do tych na czele wojsk polskich, powiedział tak: my Ślązacy nauczymy się od was brać Polaków z innych dzielnic, ładnie mówić, a wy nauczycie się od nas ładnie pracować. Więc ja myślę, że to poczucie swoistego mesjanizmu, ale troszeczkę generowanego poprzez takie poczucie niższości, pewien kompleks, ono było tu i tu widoczne. Poczucie rozczarowania tą Polską, którą idealizowaliśmy, to ten obraz, o którym wspominałem, tych jasnych pól za Brynicą, Wielkopolanie też poniekąd mieli trochę takie wyobrażenia, to też nas łączy. W Wielkopolsce już kilka lat po powstaniu wielkopolskim, po włączeniu Wielkopolski do państwa polskiego, pojawiło się wśród wielu Wielkopolan takie oto przekonanie, że przecież z tym pruskim urzędnikiem to się dało jakoś dogadać, dało się sprawy załatwić, a ci nasłani, bo pamiętajmy, że w Wielkopolsce właściwie nie było urzędników rodzimych polskich, więc no, przysyłano, jak to mówiono w Wielkopolsce, galonów, czyli tych z Galicji, czy też z Kongresówki, z ich mentalnością, z ich sposobem załatwiania spraw, z ich stosunkiem do prawa i tak dalej, i tak dalej. No i Wielkopolanie, skądinąd nie mający tej kwestii w sobie, tej labilnej świadomości narodowej, oni też z jakimś sentymentem zaczynali patrzeć na tą dawną pruską przeszłość. No a co do Ślązaków, no mój Boże, to o czym tutaj przed chwilą była mowa, o czym była mowa o tym, że Ślązacy poczuli się w tej Rzeczpospolitej, której chcieli, której pragnęli, którą idealizowali obywatelami drugiej kategorii, no to była rzecz ewidentna. No, w jakim sensie ten Śląsk był kolonizowany? Kolonizowany właśnie poprzez urzędników, poprzez elity, poprzez tą ówczesną nomenklaturę, która tu przybywała. Już na koniec wierszyk, który mi się bardzo spodobał, a który pochodzi z lat 20.
wierszyk, który dotyczył właśnie tej kwestii, jak który na Górnym Śląsku był powtarzany. Kaj spojrzysz na urzędzie tam goror. Regen mantel monowy, głupielok pieronowy. No, można powiedzieć, Wielkopolanin by zupełnie podobnie mógł o tych kwestiach powiedzieć. Dziękuję panie profesorze. Teraz oddaję głos jeszcze panu profesorowi Kaczmarkowi. Bardzo króciutko. Tutaj do tego, o czym mówił pan redaktor Krzyk, zresztą rzeczywiście zmieniający punkt widzenia na Korfantego tą swoją książką, a właściwie współautor, bo tutaj trzeba tak to bez przerwy mówić, żeby pani Szmatloch tutaj nie skrzywdzić jako drugiej autorki. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, to znaczy o tej autonomii, bo chciałem tylko zwrócić uwagę, że ta autonomia na Górnym Śląsku, która, to zawsze też trzeba powtarzać, była autonomią nadaną przez państwo polskie, to nie była jakaś autonomia, która nas już została narzucona, tylko to Sejm Rzeczypospolitej tę autonomię dla województwa śląskiego, przyszłego województwa śląskiego nadał, więc był to suwerenny gest Rzeczypospolitej, a nie de gest jakiejś, nie wiem, ekspansji jak wielkich mocarstw na obszarze Rzeczypospolitej, ale chcę powiedzieć o czymś innym. To znaczy ta autonomia i z drugiej strony samodzielność prowincji górnośląskiej, która nie przerodziła się co prawda w osobny land, ale prowincja górnośląska po stronie niemieckiej powstała, okazały się jakoś dziwnym trafem po obydwu stronach rozwiązaniem nieskutecznym. I państwo niemieckie patrzyło z jakimś takim dziwnym podejrzeniem na tą katolicką prowincję górnośląską, nawet jeszcze za Republiki Weimarskiej, aczkolwiek wtedy to wyglądało trochę inaczej, a potem już w okresie nazistowskim ją zlikwidowano. I tak szczerze mówiąc, w Warszawie też patrzono na tę autonomię, w Katowicach raczej z dość dużym powątpiewaniem. Oczywiście w różnych okresach różnie to wyglądało i autonomia przetrwała do 1939 roku, nie została zlikwidowana. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ wydaje mi się, że jeszcze raz do tego wrócę, ta kwestia tej odmienności Śląska, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej, moim zdaniem bardzo mocno jak gdyby została, znaczy jak gdyby nie została zaakceptowana, ponieważ obydwa państwa tak bardzo mocno dążyły do homogenizacji, że nie były w stanie zaakceptować tego typu tworów, jakim była prowincja górnośląska, jakim było autonomiczne województwo śląskie. A przy okazji pogrzebano, i tak naprawdę o to mi chodziło, kiedy zgłaszałem się do tego, żeby coś powiedzieć, i tutaj nawiązuję do tego, o czym mówił pan profesor Stachowiak. Rzeczywiście te podobieństwa między Wielkopolską a Górnym Śląskiem pod tym względem są olbrzymie, czy całej dzielnicy zachodniej, jak się to wtedy mówiło. Że pogrzebano przy okazji również zdrowy regionalizm, to znaczy akceptację odmienności regionalnych w państwie, które może spokojnie egzystować wówczas, kiedy te odmienności w nim funkcjonują. Wszystkie tego typu odmienności, nawet na poziomie regionalnym, utożsamiano nie z autonomią nawet, tylko z separatyzmem, który tak naprawdę był marginalnym zjawiskiem i po niemieckiej, i po polskiej stronie Górnego Śląska. My mamy taką tendencję do tego, żeby utożsamiać autonomizm z separatyzmem, a to dwa różne pojęcia. I ostatnie zdanie, właściwie pytanie tylko, bo tutaj się nie zgadzam akurat z redaktorem Krzykiem, od razu to powiem. Też zawsze byłem tego samego zdania, ale teraz jak gdyby zmieniłem zdanie po różnego typu lekturach. Dalej tajemnicą pozostaje to, co robił, co myślał i jak patrzył na Górny Śląsk Józef Piłsudski. Moim zdaniem ta teza mówiąca o tym, że on się nie interesował, zupełnie nie pasuje do tego, jak zaakceptował właśnie te działania militarne Wojska Polskiego i drugiego oddziału Sztabu Generalnego i to, że dowództwo obrony plebiscytu było podporządkowane polskiemu sztabowi, bo przecież było kierowane najpierw z Poznania, a potem z Okręgu Poznańskiego, a potem z Okręgu Krakowskiego. To nie mogło się odbywać bez wiedzy, aprobaty i no nie wiem, czy zaangażowania Piłsudskiego. Nie wiem, czy to wyglądało tak, że ci oficerowie, którzy to spowodowali, Piłsudskiego po prostu przekonali co do tego, że tak trzeba, na ile było w tym jego inicjatywy, ale dzisiaj bym się nie odważył powiedzieć, że Piłsudski był przeciwny temu, co się na Górnym Śląsku działo w 2021 roku. To jest zadanie dla historyków przyszłych. To jest fascynujące pytanie, jak to tak naprawdę wyglądało. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Teraz jeszcze na chwilę oddam głos panu doktorowi Jabłonce.
Tak, bardzo się tutaj utożsamiam. W ogóle bardzo dziękuję, panie profesorze, panie Ryszardzie, że pan mnie skorygował tam w drobiazgach, bo ja po prostu przeskakiwałem dla krótkości sprawy. Ale z racji kilkuletniej pracy w Muzeum Józefa Piłsudskiego imienia Józefa, potwierdzę pana przypuszczenie, dodam tylko jedno. Nie tyle oficerowie go przeciągali, co Piłsudski nie mógł publicznie potwierdzać tych rzeczy, musiał nawet udawać, że go to nie interesuje, bo by zaszkodził sprawie śląskiej, ponieważ był dość mocno kontrolowany przez jeszcze Francuzów i paru innych. I w związku z tym zachował taką pozycję, ale oczywiście on był stary konspirator, no i nie mniej, nie więcej, tylko ojca przyszłego naszego poety, Stanisława Baczyńskiego, wysłał właśnie na Śląsk w tajnej misji, jak i wielu innych. I to się właśnie udało, ten spryt i to postępowanie. Natomiast panowie tu wszyscy trzej poruszyli sprawę no, centrum i obważanka. No, Śląsk z Wielkopolską to był najbardziej smakowita część tego obważanka. Pamiętajmy, przywykliśmy mówić o przedwojennej Rzeczpospolitej, drugiej, najjaśniejszej, że była A i B. Ale już teraz dojrzeliśmy do sytuacji, żeby powiedzieć, że była A, B, C i D. I właśnie A to są te pruskie ziemie, postpruskie, czyli polskie, głęboko katolickie, Kaszeby i parę innych. No, Gdańsk nam wyrwano z głowy, bośmy nie byli w stanie wygenerować Niemców Rzeczpospolitej. To jest przepiękne zjawisko z końca XVIII wieku, kiedy gdańszczanie, niemieccy gdańszczanie strzelają do króla pruskiego. Dla nas najbardziej pożądane. B to jest oczywiście od granicy dawnej kongresówki do Wisły mniej więcej, no do Copu. C to jest Lubelszczyzna, środek Galicji i Suwalszczyzna. No D oczywiście Kresy Wschodnie. Ale pamiętajmy, myśmy mieli cztery kresy. Ja ze zdziwieniem czytałem Kresy Południowe. No to właśnie owe Śląsk Cieszyński już szybko adoptowany został do strefy A, ale to oczywiście z Podhalem na przykład Orawa i Spisz. No północne Kresy to właściwie Suwalszczyzna z Wileńszczyzną. No i wschód to wiemy problem narodowościowy też nieprzebudzonych Kresów, które usiłowano sztucznie na siłę, no i z fatalnym skutkiem później przynajmniej polonizować. Tutaj z jedną rzeczą się muszę nie zgodzić. Rosjanie nigdy nie usiłowali z Polaków zrobić Rosjan. To jest głęboka pomyłka. Oni sobie świetnie zdawali. Nawet na tym orle carskim figuruje orzeł polski na prawym skrzydle bodajże, vis-a-vis Syberii. To tak a propos skojarzeń. Natomiast chcieli zrobić prawosławnych Polaków i na przykład drukowano książki cyrylicą po polsku. Widziałem to na własne oczy. Oczywiście był to kompletnie pomylony. No się szybko zresztą sami połapali, już nie finansowali tych rzeczy. Także tutaj daleko im było do gorliwości Bismarka. No Bismarck przede wszystkim miażdżył nas czym? Cywilizacyjnie. Tym, czym potem my ten wschód. Tutaj do pana profesora Stachowiaka odniosę pewne własne doświadczenie. Otóż pełniłem funkcję konsula polonijnego w Charkowie i przyjechał do mnie pewien miejscowy charkowczanin. Nazywał się Wisniewski. On powiedział, czy on może być Polakiem. Ja mówię, no jeżeli się pan czuje, ale na jakiej podstawie? Bo ja jechał przez granicę i mówi, i ta Polska taka świetlista, oświetlona, tam jest życie, tam wesoło, a ta Ukraina taka ciemna, światła nie ma, drogi nie ma i tak dalej. No proste, wzięte z życia lata 90. przecież. Dziś już tak nie jest, nie trzeba zmieniać narodowości przez granicę, ale no po prostu ludzie wybierają gdzie jaśniej i czasami jasną górę. I to się właśnie tak dzieje, nie trzeba się temu dziwić. Nie wolno narzucać tych schematów, które mamy. Ja tu się zgodzę z profesorem Kaczmarkiem, rzeczywiście regionalizm padł, ale kiedy on padł? No padł razem z dość dobrą ustawą samorządową, którą no, wysadziło w powietrze przewrót i zamach majowy. Ona już wtedy była gotowa, dogadana, już tylko do przegłosowania i to by uratowało na przykład regionalizm podhalański, regionalizm łemkowski, regionalizm w ogóle wszelkich innych grup. Przypomnę, że nawet było coś takiego jak Rzeczpospolita Kurpiowska w okresie międzywojennym. Do cudu należy, że się to wszystko w 26 roku nie rozpadło.
Pamiętajmy, Kresy naprawdę miały ochotę stworzyć polski Ostland i się gdzieś na Bugu oderwać, zabrać Piłsudskiego do Wilna i że tak powiem, wyrzucić tych kongresowiaków i tych innych. No były te animozje, one do dziś są. Ja jeszcze w młodości, jak odwiedziłem Poznań, to mi wspominano, że jestem z kongresówki, czego ja w ogóle nie rozumiałem i tak dalej. Panie Krzysztofie, to było nawet gorzej. Bo wiadomo, że Wielkopolska była podzielona na zabór pruski, ale była też część Wielkopolski historycznej w zaborze rosyjskim. Tak, Koni, Kalisz. Mówiło się, i to jeszcze pamiętam w czasach moich studiów, wybitny profesor Lech Trzeciakowski, słynny znawca dziejów Wielkopolski, on zawsze mówił, że Europa kończy się na Strzałkowie, a Strzałkowo to była stacja kolejowa przed Koninem, graniczna, gdzie się kończył zabór pruski. Tak. Natomiast sami mieszkańcy tamtych terenów pogranicznych, no z jednej strony Wielkopolanie i z drugiej strony Wielkopolanie, to ci z tej pruskiej Wielkopolski o tamtych, o często parę kilometrów oddalonych mówili bose antki, no bo byli z kongresówki, więc to małe podziały. I te podziały wsiąknęły już w regionalizmy, no ale na przykład Kaszeby to akurat się trzymają dobrze. Kujawy nie są w stanie się połączyć i gdzieś przeczytałem Kujawy i ziemia dobrzyńska. No dobrzyńska ziemia zawsze była Kujawami, tylko w pewnym momencie gdzieś przefrunęła do kongresówki i tak dalej. Ten bałagan oczywiście powinniśmy dalej porządkować, to jest dla naszych dzieci też w spadku. Przypomnę tylko, że za 2 lata, w 2023, będziemy mieli 1000-lecie pierwszego administracyjnego podziału Polski, który zaprowadził Chrobry, mianując 12 wojewodów. Może skorzystamy z tej rocznicy i Śląsk na tym też skorzysta. No. I puenta, to jest jedno z większych wydarzeń w Europie. Ja myślę, że w pewnym sensie podobne wydarzenie dzieje się na naszych oczach, a jest nim Katalonia. Katalonia, która ma oczywiście poważniejsze sprawy, ale plebiscyt z 10 października 2018 roku no nasuwa pewne analogie. Ja tu akurat katolińczykom bardzo kibicuję, bo ich uważam za odrębny naród, a Barcelona nie jest najpiękniejszym miastem Hiszpanii, ale widzę, że nie mogą sprawy narodowościowe niszczyć osobistego życia ludzi. To narodowość nie jest najważniejszą kategorią, jest pomocną bardzo. Podstawową i fundamentalną zawsze będzie godność człowieka poszczególnego i pewnych zbiorowości. Oczywiście dobrze byłoby, żebyśmy się szanowali. Ja tu szanuję tych Niemców, którzy jako Ślązacy działają na rzecz Śląska, a nie na rzecz jego oderwania czy zbuntowania i tak dalej. I to samo robi nasza młodzież na Kresach. Ona mówi Ukraińcom, my tu nie chcemy wam nic zabrać. My chcemy, żeby w takim Kamieńcu Podolskim były porządne toalety na przykład, albo coś tam podobnie. I dzieją się tam te rzeczy, konkursy. Teraz będzie przecież wielka rocznica 400 bitwy pod Chocimiem i co żywe pojedzie tam z namiotami, żeby, tak powiem, zrekonstruować ten wielki fakt do spółki z Ukraińcami. Tworzymy pewną jakość. Ja bym ją nazwał jakością Rzeczpospolitej. Czworga narodów, dwakroć obojga narodów, do którego Śląsk właśnie został w jakiś sposób rewitalizowany, no tak to powiem. Natomiast dodam tragiczność Mazur. Mazury ewangelickie, które no, wzgardziły Polską w pewnym sensie, doczekały się wzgardy ze strony Polski, to co spotkało ich po 45, głównie ze strony Armii Czerwonej. Znam opisy, gdzie rozstrzelano prawie wszystkich Mazurów uciekających, tak jak Polacy w 39, wozy, konie, pierzyna, dzieci i tak dalej. I na samym wierzchu portret Hitlera. Ponieważ Mazurzy się ucieszyły, że są polskojęzycznymi Niemcami. To im Hitler, zdaje się, powiedział. Więc oni tegoż Führera zabrali. No jak to Rosjanie wpadli, przecięli im ucieczkę, zobaczyli, ginęli wszyscy. I to jest konsekwencja fatalnego wyboru. Gdyby chociaż częściowo oni ożywili się, byliby, tym bardziej, że Niemcy nimi pogardzali. Pamiętajmy, podstawową rzeczą kontaktów Polaków z Niemcami, z każdym Niemcem, którego spotyka, czy pogardza Wschodem, a Polakami w szczególności, czy nie. I to jest, jeżeli jest to chrześcijanin i to z prawdziwego zdarzenia, takich spotykałem, choćby w Tezę, to był to brat i przyjaciel, ale nawet wśród braci znalazł się taki brat Rudolf, który nami Słowianami po prostu pomiatał. Uważał nas za z istoty głupszych. No, musieliśmy to ścierpieć, zamieniono go tam z tym,
i tak dalej. A więc to muszę jest. Muszę powiedzieć, że wśród protestantów też spotkałem wielu Niemców, którzy byli nam równie życzliwi jak katolicy. Nie przywiązywałbym tego za bardzo do konfesji. Ja znam z kontekstu katolickiego, ale z protestantów oczywiście, ja nawet podejrzewam, że bardziej, oni głębiej to przeżyli. No Bawarczycy i inni, to tam jest, Niemcy są o wiele bardziej zregionalizowane niż my, ale. No my też musimy umieć przedstawić swoje racje Europie już teraz, bo ci czytają już tam w różnych językach, nie tylko piastowską rację, ale no jakby to powiedzieć, rację duchową. Ślązacy, odwołując się do swoich korzeni, stają się śląskimi Polakami, nie tracąc tego dziedzictwa, które im pozostało po Niemcach. Tak jak to samo mówimy Ukraińcom, że my nie chcemy z was zrobić Polaków. Bardzo nam się podobacie jako Ukraińcy pod jednym warunkiem. Bądźcie prawdziwymi, a nie bądźcie antypolakami. Bo to wtedy z antypolakiem nie ma co gadać. Na Litwie się już to zmieniło. Na przykład Żmud jest niezwykle przyjaźnie nastawiona do Polski, a o wiele gorzej ten region, gdzie świetnie mówią po polsku. No i tam są problemy. A więc gdzie byśmy nie tknęli, przykład jednego, ja tutaj przerwałem na Górnym Śląsku, bo i słusznie o nim mówimy, ale były jeszcze dwa plebiscyty dalsze, mianowicie no, Karyntia pomiędzy Austrią a Słowenią, wtedy SHS, czyli Serbo-Chorwato-Słowenia, które Słoweńcy strasznie przegrali, a bardzo byli podobni do nas. Oni byli po prostu słabszą stroną, uciśnioną, gdzie ich zmiemczano im nazwiska i tak dalej. Też ich germanizowano i no, prawie większość występujących Słoweńców ma jakieś takie nazwiska, no nie bardzo słowiańskie. I wygrali tylko wieś, a Klagenfurt, Celiowiec przepadł. No i wreszcie dochodzimy do Szopronu. To jest najpiękniejszy przykład. Ja go uwielbiam w historii i polecam znajomość na ten temat, czyli tak zwany Leitabanschak. Otóż odcięto od Węgier ziemię na rzecz Austrii. Ten rozbrat był dla Węgrów. Oni w żadnym miejscu nowe Węgry nie przystawały do starych. To było katastrofą, wiemy o tym, nazywa się Trianon. Ale w jednym przypadku się przeliczono. Zbuntował się obszar, który z trzech stron był otoczony Niemcami. Edynburg się podobno dotychczas nazywał, a teraz się nazywa Szopron. I tam wymuszono, ogłoszono własną republikę. Ona istniała kilkanaście tygodni i po układzie w Wenecji zarządzono plebiscyt. No i rzeczywiście odbył się w dwóch terminach. Nie bardzo wiem dlaczego w dwóch, bo nie było stref jak w Szlezwiku. I 16 grudnia 1921 roku, a więc bratersko z naszym Śląskiem, cały Szopron został przyłączony do Węgier. Łączy go linia kolejowa, szosa, coś tam jeszcze, a przestrzeń jest, zdaje się, 25 kilometrów, które po prostu pozwalają Węgrom wjechać w ten obszar z trzech stron otoczony Austrią. No i na tym by się skończyło, gdyby nie to, że 13 stycznia 1935 roku Saara się wypowiedziała, czy chce do Francji, czy do Niemiec, no i w 60 iluś procentach. To jest pierwszy triumf Hitlera, 35 rok, zagłosowała za już trzecią Rzeszą. Została do niej przyłączona, a plebiscyt powtórzono, ponieważ w 1945 oderwano ich i w 55 roku, 20 któregoś października, był ponowny plebiscyt, po którym Saarę 23 października 1955 roku miała być protektoratem VVIS-u, czyli Wspólnoty Węgla i Stali, a stała się landem niemieckim. I tak jest do tej pory. Dziękuję. Bardzo. Ale niestety głosowała w 90% za Hitlerem w 1935 roku, także tam nie było nawet podziału, oni w większości głosowali za Niemcami. Tak, ma pan rację. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za wypowiedź, szczególnie za ten fragment, w którym mówił pan o kryterium narodowościowym zestawionym z kryterium godności człowieka. Myślę, że to bardzo istotna uwaga. Teraz już żwawo zmierzając do końca, zadam pytanie, które pojawiło się wśród naszych słuchaczy. Wojciech Królikowski zapytuje, czy z przebiegu powstań można wnioskować, że ważniejsze od działań zbrojnych jest prowadzenie efektywnej polityki, a wojna, tak jak pisał Clausewitz, jest jedynie kontynuacją polityki innymi środkami.
I poproszę o taką w miarę możliwości zwięzłą odpowiedź kogoś, kto czuje się w tej chwili gotowy. Ja bym tutaj jedną rzecz powiedział. Mówiliśmy o tych zwycięskich powstaniach w historii Polski. Pan Krzysztof Jabłonka o tym mówił. Tu oczywiście można różne powstania przywoływać, bo też powstanie wielkopolskie w 1806 roku, ale to nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Chodzi o to, że w XIX wieku po klęsce powstania listopadowego książę Adam Czartoryski, niekoronowany król, powiedział następujące zdanie, że Polsce potrzeba powstania powszechnego i w porę zrobionego. I teraz to pojęcie w porę zrobione jest, myślę, tutaj kluczem również do zrozumienia tego, co stało się po I wojnie światowej w Wielkopolsce, no i myślę, że również jeśli chodzi o drugie, a z całą pewnością trzecie powstanie śląskie. Bo sukces tych powstań nie wynikał z przewagi militarnej Polaków, czy to Wielkopolan, czy Ślązaków, nad Rzeszą Niemiecką. Sukces wynikał z tego, że te powstania wybuchły w możliwie korzystnym momencie, korzystnej koniunktury. No tu powstanie wielkopolskie jest może nawet bardziej klasycznym przykładem tego, aniżeli powstania śląskie, bo to powstanie trochę przypadkiem, ale wybuchło w momencie, kiedy Niemcy były w kompletnej rozsypce i zainteresować się tym, co się dzieje w Poznańskim, nie mogły. Do tego jeszcze wykorzystaliśmy wsparcie ze strony Francji, marszałka Focha, który w Trianon, nie chcę nam, przepraszam, tylko w Trebirze walnął pięścią w stół i zaszantażował Niemców, żeby uznali linię demarkacyjną. Podobnie trzecie powstanie śląskie przecież również wywołane, o czym była już dzisiaj mowa, w konkretnym celu politycznym, tak samo z drugim powstaniem śląskim, wywołane w konkretnym celu politycznym, nie żeby zgnieść Niemców, tylko po to, żeby uzyskać pewien cel polityczny, właśnie tak jak Clausewitz mówił, tak? Wojna jest przedłużeniem polityki. I takie powstania miały szansę się udać. Ta klasyka polskich powstań narodowych XIX wieku, tych z motyką na słońce, no to oczywiście nie miała żadnych szans ani żadnych możliwości, żeby się udać. No, przedłużeniem tej linii romantycznych polskich powstań jest oczywiście powstanie warszawskie. Natomiast te powstania, o których my tutaj mówimy, czyli trzecie, drugie, śląskie i wielkopolskie, no to były te powstania według Czartoryskiego w porę zrobione. I tutaj nawiązując do pytania, no to jest właśnie to. Tu jest potrzebna synteza, tu jest potrzebna pewna synergia dwóch elementów. Elementu irredenty, czyli właśnie tego powstania w sensie zbrojnym, ale ta irredenta ma sens tylko wtedy, jeżeli ona będzie skojarzona z tym właściwym momentem, z momentem właściwej koniunktury. No bo inaczej, no to na powstania możemy tylko patrzeć na takiej zasadzie, że przelaliśmy krew, no i to wzmocniło naszą tożsamość, że to przyniosło pewien bohaterski mit i tak dalej, i tak dalej. Widzę cała dyskusja wokół powstania warszawskiego. No natomiast o realnym sukcesie trudno nam będzie mówić. Realny sukces tylko wtedy, jeśli za Czartoryskim mówiąc, w porę zrobiony. Ja mogę jeszcze dorzucić. Okay. Chciałem dorzucić tylko dwa zdania, jeżeli mogę. To znaczy, nawet już nie odnosząc się ściśle do tych faktów, ale do pewnego bardzo częstej oceny, która pada ze strony niemieckiej dotyczącej powstań śląskich, ale powstań w ogóle szerzej, również wielkopolskiego. Znaczy, że one były działaniem pozaprawnym, tak? Znaczy poza prawem międzynarodowym. To jest bardzo ciekawa teza, dlatego że pewnie wszyscy wiemy, że w XIX wieku historycy niemieccy uczyli jak gdyby całą Europę Środkowo-Wschodnią co do tego, że w polityce ważna jest skuteczność, a nie ważne są normy. Znaczy realpolitik to była polityka, która miała polegać właśnie na tym, o czym pięknie Kissinger pisze w tej swojej dyplomacji, która wykorzystywała wszystkie możliwe szanse, nie zwracając uwagi na normy moralne. To jest ciekawe, że po I wojnie światowej Niemcy te zarzuty, jak gdyby Are Bur, stosują do Polski, bo Polska wtedy stosowała rzeczywiście realpolitik i to bardzo sprawnie, trzeba powiedzieć. Bardzo sprawnie, co jak na tak młodą dyplomację i młode państwo jest dość dziwne, bo nie ulega wątpliwości, że szczególnie powstania śląskie, drugie i trzecie, były absolutnie poza porządkiem prawnym, który Polska ratyfikowała po traktacie wersalskim. Podobnie zresztą jak cała sprawa wileńska. Jak gdyby tutaj, myślę oczywiście o kwestii zajęcia Wileńszczyzny, chociaż tu już nie jest to takie proste.
To jest interesujące, to znaczy jak bardzo często, bo tutaj trochę mówiliśmy też o moralności przed chwilą, a właściwie o wartościach, może nie o moralności, jak w tych rozważaniach historycznych trzeba bardzo patrzeć na racje, które decydowały o tym, że podejmowało się takie, a nie inne działania. Pytanie, na ile polityka może być rzeczywiście realizowana tylko pod względem celów, to znaczy tak jak właśnie chciał to Clausewitz, jak wiemy, Niemców to zaprowadziło donikąd. To tak naprawdę ich sposób prowadzenia polityki, wykorzystywania tego, tak jak to chciał robić Bismarck, doprowadziła do katastrofy w dziejach Niemiec, której oni wcześniej nigdy nie mieli. Oni tak to w tej chwili dzisiaj widzą Clausewitza. Clausewitz nie jest dzisiaj bohaterem niemieckiej historiografii, jest raczej bohaterem takiego spoglądania na historię jako czegoś, czego nie można tak uprawiać. To znaczy, właśnie polityki nie można tak uprawiać. Tak? To znaczy, że nie można rozwiązywać problemów politycznych metodami wojskowymi, no ale wtedy tak to się rzeczywiście stało. I ja tylko ad vocem, jeśli mogę. Nie wiem, czy to powiedział Clausewitz, ale ja to dokończę, że z kolei polityka jest ciągiem dalszym wojny. Więc to też trzeba pamiętać. Uwaga do pana Pawła Stachowiaka. Powstania narodowe, które pan był łaskaw przytoczyć, nie były po to, żeby wygrać. One były po to, żeby przetrwać. A to się udało. Więc taką mam uwagę. Dziękuję. Tu się poruszamy w tej takiej pewnie będącej, jeszcze będzie trwała wieki ta nasza taka romantyczno-pozytywistyczna dyskusja. Ale ona nie jest błędna. Ona nie jest błędna. Ona jest tylko inna. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wypowiedzi. To już było ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru. Dzisiejszymi gośćmi byli dr Krzysztof Jabłonka. Dziękuję panie doktorze. Profesor Ryszard Kaczmarek. Dziękuję. Józef Krzyk. Dziękuję. I profesor Paweł Stachowiak. Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Podziękowania chciałabym także skierować do naszych darczyńców i czytelników Teologii Politycznej oraz ekipy BlogPress. Dziękuję także ponownie Muzeum Historii Polski, która dofinansowała dzisiejsze spotkanie w ramach programu Patriotyzm Jutra. I dziękuję wszystkim widzom, którzy są z nami i słuchali dzisiejszej debaty. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na czacie, w komentarzach pod debatą oraz na YouTubie, na wydarzeniu na Facebooku. Prosimy zwycięzców o kontakt pod adresem mailowym redakcja@teologiapolityczna.pl. Szanowni panowie, jeszcze raz dziękuję za uczestnictwo, panie, za wspaniałą dyskusję i życzę spokojnego wieczoru. Do widzenia.